Andrzej, za ile zaczynamy? Rozpoczynamy sesję. Dzień dobry. Okej, dzięki. Dzień dobry, witam serdecznie panie i panów radnych, witam pana wójta, witam panią Anetę, witam panią Skarbnik, panią Elę Moskal, witam całą obsługę, która czuwa nad tym prawidłowym przebiegiem sesji techniczną, całą obsługę techniczną na sesji w dniu 8 marca 2021 roku. Chciałbym na początku stwierdzić, że w obradach uczestniczy w tej chwili 13 radnych. Kolega Łukasz jest po zabiegu, jest na zwolnieniu lekarskim, także życzymy dużo zdrowia. A koleżanka Bożena Cieszyńska jest też u lekarza, ale za chwilę powinna do nas dotrzeć, także będziemy uczestniczyć w składzie osobowym 14 radnych. W związku z tym stwierdzam, że dzisiejsza sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Oczywiście witam serdecznie też kolegów, którzy są z nami dzisiaj zdalnie, kolegę Marcina Żurka i kolegę Mariana Sejda. Pozdrawiam ich serdecznie. W związku z tym, że już na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Kościerzyna wójt zgłosił rozszerzenie porządku obrad tych komisji o dodatkowe uchwały. W związku z tym poproszę pana wójta o przedstawienie zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji i tyle co wiem, jedna uchwała zostanie prawdopodobnie zdjęta z dzisiejszego posiedzenia i wejdą 4 dodatkowe. Dziękuję panie przewodniczący. Rzeczywiście w drodze autopoprawki wnoszę o zdjęcie z porządku obrad uchwały numer 3, czyli uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, trzecia uchwała, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych numer 155, 163, 168, 169 i jeszcze pozostałych zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Częstkowo w gminie Kościerzyna. I wnoszę rozszerzenie programu sesji o 4 nowe uchwały. Dwie są związane z wieloletnim planem rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023. Pierwsza dotyczy zakładu Lubiana w Lubianie, natomiast druga dotyczy zakładu komunalnego gminy Kościerzyna. I dwie kolejne uchwały dotyczą sezonu kąpielowego w 2021, czyli określenia sezonu kąpielowego, jego terminu od 1 czerwca do 30 września. Natomiast kolejna uchwała dotyczy wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna. I w uchwale dotyczącej nazw ulicy w miejscowości Lubiana, początkowo była jedna ulica, na wniosek mieszkańców popartych przez radnych pana sołtysa z miejscowości Lubiana dołączyliśmy kolejną nazwę kolejnej ulicy. Natomiast chcę też prosić, żeby się poinformować państwa, że w tej uchwale dotyczącej zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych dla ZPS-u Lubiana, zakład Lubiana dostarczył brakujący element, ten opisowy, bo był element załącznika, gdzie były wyszczególnione wszystkie planowane inwestycje, natomiast nie było tego elementu opisowego, no oni po prostu omyłkowo go nie dostarczyli, ale w piątek go dostarczyli i on już jest umieszczony w tekście tej uchwały. I to są wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy do tak zaproponowanego porządku obrad koledzy i koleżanki radni mają jakieś pytania, uwagi? Kolega Andrzej Miszczak.
Rozumiem, panie przewodniczący, że przyjmując porządek obrad, w jednym głosowaniu wnosimy cztery projekty uchwał i jednym zdejmujemy, tak? Tak, w jednym głosowaniu, tak. Tak jak wójt zaproponował, dokładnie tak będziemy głosować, ten porządek obrad. Czy jeszcze są jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie ma, panie Przemku, będziemy to głosować elektronicznie, dobrze. Dziękuję bardzo. W związku z tym, kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji ze zmianami przedstawionymi przez pana wójta? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy 13 głosujących. Przechodzimy do następnego punktu dzisiejszej sesji. To jest zatwierdzenie protokołu nr 1/21 z sesji Rady Gminy Kościerzyna. Protokół został państwu radnym przesłany. Czy do protokołu są jakieś pytania, uwagi? Jeżeli nie ma, to kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu nr 1/21 z sesji Rady Gminy Kościerzyna? Kto z państwa radnych jest za? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół został przyjęty większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się. Teraz przechodzimy do punktu 4, podjęcie uchwał w sprawie. Zanim przejdziemy do... Panie Przemysławie, może faktycznie, jeżeli będziemy głosować, bo są koledzy, dwóch kolegów zdalnych jest, to może faktycznie te uwagi, żeby się nie myliło, żeby nie było na zasadzie po głosu, czy to podnosi za, czy prze, bo jest jakieś tam opóźnienie, to może faktycznie, jak będziemy głosować uwagi, to tylko uwaga numer jeden, panie Przemku, i pan krótko wpisze. Tylko taki będzie przynajmniej, to będzie wiadomo, oczywiste dla mnie i dla wszystkich, kto jest za, kto się wstrzymał. Bo to wiadomo, przy pewnym opóźnieniu czasami można podnieść rękę i może to wprowadzić błąd. Dobrze, w związku z tym przechodzimy do pierwszej uchwały, to jest zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029. Chciałbym tylko nadmienić, że ta uchwała była przedmiotem pracy Komisji Opiniujących Rady Gminy Kościerzyna i została przez tę komisję pozytywnie zaopiniowana. W związku z tym proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, tak jak mówiliśmy na komisjach, główne zmiany dotyczą wprowadzenia na rok 2022 3 milionów złotych na rozbudowę drogi gminnej na odcinku Korno-Owśnica. To jest ten projekt, na którego realizację otrzymaliśmy 3 miliony złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych i ta kwota jest wpisana na ten rok w budżecie, natomiast tak jak powiedziałem, na 2022 rok wpisujemy kwotę 3 milionów. Dopisujemy też jeszcze kwotę 1 200 000 złotych na budowę szkoły w Skorzewie na ten rok. I to są właściwie te najważniejsze zmiany dotyczące wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast jeżeli chodzi o cały wykaz, to państwo otrzymaliście inwestycji, który jest zaplanowany w ramach tej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym, tak jak powiedziałem, projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji opiniujących, w związku z tym przechodzimy do głosowania.
się wyłączył, czy? A to nie fajnie. O, już jest w porządku, już jest 13 radnych. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 13 głosujących. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. To jest, dotyczy zmiany budżetu na 2021 rok. Projekt uchwały również uzyskał pozytywne opinie Komisji Opiniujących Rady Gminy Kościerzyna. W związku z tym proszę pana wójta o przedstawienie zmian do budżetu na 2021 rok. Panie przewodniczący, szanowna rado, zmiana zaproponowana do projektu na 2021 rok głównie wynika z faktu wprowadzenia ostatecznie wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych do budżetu. Ja tylko przypomnę, że w załączniku numer 3 do tej uchwały wolne środki to jest po zmianie 3 218 460 zł, natomiast nadwyżka to jest 16 836 750 zł. No i przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to jest 1 040 000, to jest na realizację zadania związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Kościerskiej Huty. Zgodnie z naszymi spotkaniami, na których rozmawialiśmy na temat podziału tych środków, chciałbym po pierwsze podziękować raz jeszcze wszystkim członkom Rady za konstruktywne podejście do tego podziału i za uzgodnienie przecież jak zwykle no, niełatwych tak uzgodnień, bo przecież wiadomo, że każdy z państwa i wszyscy razem chcielibyśmy, żeby tego może było jeszcze więcej, ale no w tym roku naprawdę te środki przeznaczone na działania inwestycyjne to jest imponująca kwota powyżej 30 milionów złotych, więc to są naprawdę bardzo duże środki. I raz jeszcze tylko podkreślę, że te wszystkie omawiane przez nas i uzgodnione inwestycje w różnych dziedzinach i w tej dziedzinie drogowej, dziedzinie kanalizacji, ale też budowa ścieżek, OZE, dokończenie budowy przystani kajakowych, też plany dotyczące budowy szkoły w Skorzewie. Więc te wszystkie najważniejsze rzeczy zostały ujęte zgodnie z tym, co wspólnie uzgodniliśmy. I oczywiście w budżecie też mamy jeszcze kwestię wprowadzenia dotacji celowych, które w międzyczasie się pojawiły. No, to co jest może niedobre, a na pewno jest niedobre, to zmniejszono nam subwencję ogólną z budżetu państwa, z subwencji oświatową o blisko 257 tysięcy złotych. No, na pewno już o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, że temat oświaty jest tematem trudnym z punktu widzenia jego finansowania. Jesteśmy zobligowani do współfinansowania zadań oświatowych. Podjęliśmy kiedyś taką decyzję, że zostaje 9 szkół, że 9 szkół funkcjonuje. No to niestety rodzi określone konsekwencje związane z kosztami funkcjonowania. Także jeżeli państwo macie jeszcze jakieś pytania, proszę bardzo. Kolega Piotr Kwidzyński. Wydatki na oświatę, bardzo się cieszę, że one są. Ale też przez to, że my tyle milionów złotych inwestujemy, no właściwie przejadamy przez oświatę, te pieniądze nie idą na inwestycje. Czy jest planowany jakiś tam program naprawczy, coś w tym stylu, żeby jakieś oszczędności wykazywać? Proszę państwa, no mówiłem o tym też na komisji, że pewno jest potrzeba w ogóle spotkania się i omówienia tego tematu. Natomiast no, program naprawczy. Proszę państwa, jeżeli spojrzymy, a ten wydaje mi się, że na to spotkanie już rozmawiałem z panią dyrektor Jankowską, będzie przygotowana cała analiza dotycząca kwestii dzietności, urodzeń w określonych latach.
bo to determinuje skalę wykorzystania tego potencjału szkolnego, który mamy. No i tutaj zaczynają się schody, że tak powiem, bo ostatnio z panią dyrektor rozmawialiśmy na przykład na temat szkoły w Wąglikowicach, gdzie okazuje się, że prawdopodobnie około 70-80 dzieci, które pochodzi z obwodu szkoły w Wąglikowicach, do tej szkoły nie uczęszcza. No i to już są dane dosyć dramatyczne, bo jeżeli tak jest, no to pytanie, dlaczego tak jest? Ja nie chcę wracać, bo to już wielokrotnie o tym mówiłem, zrobiliśmy specjalne spotkanie na terenie szkoły w Wąglikowicach z rodzicami i z nauczycielami, omawiając ten temat, jakie są powody, dla których decyzje rodziców w tym względzie są takie, a nie inne, czyli takie, że nie posyłają, znaczy decyzje rodziców z tego obrębu szkolnego, że nie posyłają tych dzieci do szkoły na przykład w Wąglikowicach, tylko do innych szkół. Często, no nie ukrywam, do szkół na terenie miasta Kościerzyna. Oczywiście to jest zawsze decyzja, to jest decyzja rodzica, tak, gdzie posyła dziecko. Natomiast te decyzje rodzą, no niestety, pewne konsekwencje. Bo ja przypominam, że na przykład zdecydowaliśmy się wydatkować tam naprawdę spore pieniądze i dobrze, na modernizację tej szkoły, na budowę boiska. No tylko, że dzisiaj z jakichś przyczyn mieszkańcy, rodzice, no jednak podejmują decyzje inne. I to na pewno jest bardzo trudny temat, bo to oznacza, że w szkole, gdzie są miejsca dla naszych dzieci, a przypomnę, że za każdym dzieckiem, które idzie do naszej szkoły, idzie subwencja, tak? Czyli te nożyce po prostu nam się rozwierają, tak? I dlatego też, jak Państwo wiecie, w tym roku ponad 6 milionów złotych, no to jest to, co dokładamy z naszego budżetu do funkcjonowania oświaty. Chociaż trzeba pamiętać oczywiście, że niektóre zadania to są nasze zadania własne, więc o tym też musimy pamiętać. Także tutaj odpowiadając na pytanie kolegi radnego Piotra Kwizińskiego, tak, takie spotkanie, myślę, że i pani przewodnicząca, która za chwilę też widzę, chce zabrać głos, już o tym rozmawialiśmy, zaplanuje i będziemy ten temat na pewno szczegółowo omawiać. Pani koleżanka Danka. Dzień dobry, witam wszystkich. No właśnie już pan wójt tutaj mnie troszeczkę wyprzedził. Fakt, planujemy właśnie spotkanie Komisji Oświaty dotyczące, jakby powiem w skrócie, przeglądu naszych szkół, co tam w nim działa nie tak, jak powinno. I tylko jeszcze też chciałam tutaj do kolegów radnych, tak jak mówiłam na komisji, pan wójt też już o tym wspomniał, że nie wszystkie zadania są objęte subwencją, zadania oświatowe, bo tak nasze przedszkola, które my mamy, tak samo klasy, jakby oddziały przedszkolne, tak, te zerówki, tak my, co my nazywamy, to dla Ministerstwa Oświaty oni jeszcze nie są uczniami, za którymi idzie subwencja oświatowa. Także troszeczkę tych pieniędzy niestety z naszych tutaj środków idzie. Ale nad tą komisją tak, to się pochylamy i na pewno będziemy w najbliższym czasie informować się członków komisji, no chyba, że koledzy radni z innych komisji też będą mieli ochotę być na tym, to zapraszam. A dokładny termin to jeszcze podam. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Panie wójcie, przy pozycji nadwyżka budżetowa z ubiegłych lat widnieje niebagatelna kwota prawie 17 milionów. Proszę o przekazanie radnym, być może oglądającym naszą sesję, mieszkańcom, osobom zainteresowanym. Proszę o kilka wyjaśnień, co na tę podwyżkę się składa, a wyjaśnień po to, żeby nie powstało mylne wyobrażenie, że mieliśmy pochowane w skarpetach duże środki finansowe, które mogły być wykorzystane, a były zablokowane. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowna Rado, temat nadwyżki, jak Państwo pamiętacie, w zeszłym roku na przykład otrzymaliśmy, to już wcześniej o tym wspomniałem, kwotę 3 milionów złotych
na realizację drogi Owsińce-Korne. No i oczywiście te środki przeszły jako element nadwyżki na rok 2022, bo tak naprawdę inwestycje zaplanowaliśmy na rok 2021, na lata 2021-2022. To samo dotyczy Funduszu Dróg Samorządowych. Tam jest kwota ponad 3 700 000. I tutaj również te środki dopiero teraz rozdysponowaliśmy na realizację konkretnych zadań, bo zadań inwestycyjnych, bo tylko przypomnę, że te środki mogą być rozdysponowane na zadania inwestycyjne, których wartość minimalna to jest 400 000 zł. Również część zadań jakby przeszła z roku zaplanowanych z roku ubiegłego na ten rok, tylko przypomnę, to są odnawialne źródła energii, to jest budowa ścieżek rowerowych, no ale oczywiście są jeszcze inne elementy, to jest realizacja w ogóle dochodów, które wydawało nam się, że będą w niektórych elementach zagrożone, bo przez pandemię, jak Państwo wiecie, podejmowaliśmy uchwałę na początku roku o zwolnieniach podatkowych, które część z naszych przedsiębiorców, z których część z naszych przedsiębiorców skorzystała. No też jeszcze inne elementy, które się pojawiły, może nie tyle niespodziewanie, ile nie wiedzieliśmy, w jakim czasie się pojawią, czyli zwrot na przykład ze sprzedaży obiektów turystycznych, które z kolei były nam, że tak powiem, winne pieniądze z tytułu podatku od nieruchomości. Nie wiem, czy ja... A, no właśnie, sprzedaż działek, bo to o tym też wczoraj mówiliśmy. No tak, sprzedaż działek, jak w poprzednich latach, czy w poprzednich momentach, kiedy ogłaszaliśmy przetarg na sprzedaż działek, jeszcze nie było takiej sytuacji jak ostatnio, że właściwie na wszystkie działki byli, nie tylko było, to nie były pojedyncze osoby, ale to było czasami dwoje, troje i czworo. No i dzięki temu też cena tych sprzedaży tych działek była wyższa niż ta cena, która wynikała z wyceny. No to są podstawowe elementy, na które składa się nadwyżka. No i nie ukrywam, że jeszcze jeden element, zawsze też proszę wszystkich nas, tutaj mam na myśli pracowników, żeby w tych trudnych sytuacjach, jak nie musimy wydawać środków, nawet jeżeli mamy je zaplanowane, to ich nie wydawaliśmy, i też oszczędności po stronie i wszystkich jednostek organizacyjnych, ale też i Urzędu Gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgłaszam się jeszcze tutaj kolega Marian Sejda, a później wiem, że kolega Arek Maliszewski też chciałby zabrać głos. Kolega Marianie, proszę bardzo. Tak, kolego przewodniczący, szanowni państwo, ja w dwóch kwestiach chciałbym się tutaj odnieść. Pierwsza to związana z wypowiedzią kolegi Piotra Kwizyńskiego o sprawie wydatków na oświatę. Zawsze uważam, jeszcze to nie tylko mój pogląd, że pieniądze wydawane czy niejako przejadane, jak to kolega określił, przez oświatę, zawsze się pięciokrotnie szybciej zwracają, aniżeli wydawane na beton czy na asfalt. Oczywiście to jest sprawa szersza, może nie czas na ten temat dyskutować. Kolega Wójt tam zaczął wytłumaczyć tą sytuację, to też sprawa rządu, który zmniejsza subwencje, jak również dotacje dla oświaty. Ja chciałbym się również odnieść do pewnej zmiany, którą jestem zainteresowany od kilku sesji, mianowicie regulacja diety dla sołtysów, którzy moim zdaniem winni tą regulację, tą niewielką podwyżkę, bo to w tym przypadku 50-złotową otrzymać. Uważam, że ona jest zbyt niska, dlatego zwracam się do radnych, do koleżanek i kolegów radnych, aby w przyszłości uwzględnić te potrzeby naszych sołtysów, ponieważ sołtys to osoba szczególna, mamy ich 36, którzy są wybrani raz odpowiadają przed swoimi mieszkańcami, a z drugiej strony mają przepraszam za określenie, bat ze strony wójta, bo są niejako tymi urzędnikami w terenie. Oni się praktycznie zajmują wszystkim, od pogotowia, straży pożarnej, opieki społecznej, odśnieżanie, remonty, naprawy dróg. Także sołtys w naszym sołectwie to jest ten, który niejako produkuje te nasze dochody i chyba w dużym stopniu również tą naszą nadwyżkę, z której się tak niezmiernie cieszę i cieszymy. No, sołtys
Uważam, w obecnej sytuacji, wiem, że jest trudna finansowo i na pewno będzie się pogarszać ta sytuacja finansowa państwa, również podejrzewam, oby tak nie było, naszej gminy, ale bym prosił na przyszłość, aby uwzględnić większą satysfakcję finansową dla tych, którzy nie tylko zbierają podatki, a tak jak wcześniej powiedziałem, wykonują wiele zadań i to z różnego zakresu. Dziękuję. Mogę? Proszę Państwa, na ten temat też rozmawialiśmy na komisjach. Ja tylko powiem jedną rzecz, że ten wzrost diety, bo to nie jest wynagrodzenie, tylko to jest dieta dla sołtysów. Nasi sołtysi, ta dieta będzie wynosiła dokładnie, nie wiem, około 400 zł teraz miesięcznie. I rzeciwiście jest tak, że nasze sołectwa są różne. Są sołectwa małe, są sołectwa duże, no wszyscy wiemy, są sołectwa, w których dodatkowym elementem uzupełniającym, że tak powiem, to o czym mówi tutaj kolega Marian, jest właśnie fakt, że nasi sołtysi są uprawnieni do zbierania podatków i z tego tytułu też otrzymują wynagrodzenie i ono jest różne. Rzeczywiście, no, w tych większych sołectwach, tam gdzie jest może bogatszych, większych, to nie są wcale takie małe środki, które otrzymują. Ja nie mówię, że to są duże środki, ale to jest jakiś element uzupełniający. I przypomnę jeszcze tylko, że za każde spotkanie, które odbywa się w Urzędzie Gminy, na które wójt zaprasza z różnych okazji, a zazwyczaj z okazji tego, że no tak jak teraz na przykład sołtysi nie uczestniczą w sesjach ze względu bezpieczeństwa, to mamy takie spotkania po sesjach i oczywiście też za to spotkanie forma diety, uzupełnionej diety się należy i nasi sołtysi otrzymują. Ja tylko przypomnę, że ten odpis od podatków to jest 10%, więc to nie jest mała kwota. Także no tylko powiem tyle, że są. Zgadzam się z kolegą radnym, że są sołtysi, którzy są bardziej zaangażowani, ale też mniej zaangażowani. Natomiast no, nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że sołtysi, bo to trochę było chyba na wyrost, że sołtysi są tymi, którzy realizują czy powodują nadwyżkę budżetową. No aż tak daleko bym nie szedł, tak, bo to chyba stwierdzenie jest zbyt daleko idące, co nie oznacza, że zaangażowanie sołtysów, za które zawsze im dziękuję, nie jest duże i nie należy go zauważać i za to dziękować. Powiem tylko tyle, chcieliśmy zrobić spotkanie, bo jest 11 marca Dzień Sołtysa, chcieliśmy zrobić spotkanie 16, dlatego że do 15 sołtysi zbierają podatki. Właśnie to jest 16, to jest taki dzień, kiedy większość sołtysów tutaj przychodzi i rozlicza się z tych podatków. Natomiast ze względu na zamknięcie, na lockdown dotyczący województwa pomorskiego, który jest od 13 do 20, no tego spotkania po prostu nie będzie, tak, ze względu bezpieczeństwa i zorganizujemy je w czasie, no, w którym będzie czasem bardziej bezpiecznym. Miejmy nadzieję, że wkrótce i wtedy też będziemy mieli okazję raz podziękować sołtysom właśnie i też pogratulować z okazji Dnia Sołtysa i też omówić te wszystkie kwestie, pewno też tą kwestię dotyczącą podwyżki, bo przecież ta podwyżka była obiecana i ja też mówiąc o tej podwyżce do sołtysów mówiłem o tym, co moim zdaniem, no w jakich ramach pewno tam się zmieścimy i to są właśnie te ramy, które zostały zaproponowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolega Arkadiusz Maliszewski. Panie wójcie, mam tylko pytanie do działu 926 w wyjaśnieniach. Czy ta budowa parku aktywnego będzie w Wielkim Podlesiu czy w Wielkim Klinczu? Czy to jest tylko tutaj jakaś pomyłka? Nie, nie, to ja już mówiłem, że to jest oczywiście pomyłka w Wielkim nie Podlesiu, tylko w Wielkim Klinczu, tak? To jest pomyłka, pani, przepraszam. Muszę pani chodzić. Nie, spokojnie, ile mi przeszkadza, jak wychodzę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu budżetu? Kolega Marcin Żurek. Witam wszystkich serdecznie. Może nie pytanie to dodatkowe, które przewodniczący powiedział, że dzisiaj dostanę, ale Marian powiedział, że sołectwa się przyczyniają do nadwyżki budżetowej. Wójt powiedział, że żeby tak daleko nie iść, ale mały kamyczek też wrzuciliśmy do
budżetu, bo z Lubiany wróciło w zeszłym roku ponad 10 tysięcy, albo blisko 10 tysięcy złotych z Sołeckiego. Dziękuję. Proszę Państwa, no tak, znaczy ja nie chcę tutaj stawiać jakichś takich ostatecznych stwierdzeń, natomiast mówię, żeby dosyć ostrożnie używać pojęć, bo pojęć nadwyżka budżetowa to jest, ja wskazałem te główne środki, oczywiście, że pewne rzeczy, i tu ma Pan Radny i też Sołtys, Pan Marcin ma rację, że pewne rzeczy nie były zrealizowane, ale też wiemy, dlaczego nie były zrealizowane. Nie dlatego, że nie chcieliśmy, tylko że nie można było. A w związku z tym podjęliśmy taką decyzję, żeby tych środków no tak nie wydawać, nie wiadomo do końca na co, na siłę. Jak Państwo widzicie, na ten budżet spojrzycie, naprawdę inwestycji jest zaplanowane wiele, a te, które są na kolejne lata, one są no też bardzo kosztowne, bo jeszcze raz przypomnę o tych trzech największych inwestycjach, które nas czekają. To jest budowa szkoły w Skorzewie, budowa hali sportowej w Łubianie i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kłobuczynie. I można powiedzieć, że te dwie pierwsze, czyli Łubiana, hala sportowa Kłobuczyno, przepraszam, to są na pewno kwoty 8-9 milionów, tak, jeszcze nie wiemy dokładnie ile. No, szkoła wydaje mi się, że może kosztować więcej, ale no tu jeszcze jak nie mamy projektu, to trudno mówić, ale też pokazujemy jakby skalę, tak, która jest przed nami, która nas czeka, a przecież wiemy, że oprócz tego na pewno są inne zadania potrzebne i konieczne. I dlatego też no, w sposób rozważny i myślę, że tak się Rada zachowuje, za to dziękuję też i też sołtysi tak się zachowują, rozumiejąc jakby te potrzeby, też tak rozważnie podchodzimy do zapisów budżetowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że chciałbym tylko tak dodać, że tutaj w gronie radnych jest potężny blok sołtysów, także myślę, że oni też to poniekąd rozumieją. Jeszcze trochę to by mieli większość, także myślę, że tutaj no, powinni rozumieć swoich kolegów, którzy nie są radnymi. W związku z tym zostawiam to jak gdyby dalszej bez komentarza. O, tak bym to powiedział. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu budżetu? Jeśli nie ma, tak już jak powiedziałem, projekt budżetu został zaopiniowany przez Komisję Opiniujące Rady Gminy Kościerzyna i uzyskał pozytywną opinię. W związku z tym, jeżeli nie widzę pytań, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 13 głosujących. W związku z tym, że autopoprawką uchwała numer C została zdjęta z dzisiejszego porządku i w ten sposób została przegłosowana przez Państwa radnych, przechodzimy do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna. Projekt planu był opiniowany, ale tylko przez dwie komisje, w związku z tym, że komisja rolna w pewnym momencie brała udział w obradach, ale nie miała kworum do głosowania, w związku z tym, że było tylko trzech radnych. Ten projekt miejscowego planu został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i Komisję Oświaty. W związku z tym poproszę pana wójta o krótkim przedstawieniu, ile uwag zostało wniesione, w jakim czasie i liczbie uwag, które po prostu będziemy dzisiaj jeszcze głosować. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ten miejscowy plan był dwukrotnie wyłożony. Ostatnim razem to był od 25 maja do 3 lipca 2020 roku, natomiast pierwszy termin wyłożenia był od 23 marca do 21 kwietnia. Z tego czasu Państwu przedstawiłem 17 uwag, które zostały nieuwzględnione, z tym, że część z tych uwag została uwzględnione w części, a w części nie są uwzględnione.
Państwo, rozmawialiśmy na temat wszystkich tych uwag na naszych komisjach. Także jeżeli Państwo macie, nie wiem, czy ja mam im omawiać, Panie Przewodniczący? Nie, no, omawiamy treść tak. Uwagi każdy radny otrzymał, w związku z tym też, którego to działki, jakiego terenu to dotyczy, każdy radny otrzymał, w związku z tym, jeżeli Panie Wójcie, jeżeli teraz do tych uwag ktoś z radnych będzie miał jakieś pytania i zapytania, to jak najbardziej, a już przedstawiać treści nie będziemy, bo każdy radny się z nimi mógł zapoznać, przynajmniej miał taką możliwość. No na komisjach było oczywiście tak. Czy w związku tak, z tym... główna część tych uwag dotyczyła ciągów komunikacyjnych i jest jasno wykazane, dlaczego takie, a nie inne rozwiązania. Ale to rozumiem, że Pan Przewodniczący, głosując poszczególne uwagi, jeżeli Państwo będziecie mieli do nich jakieś pytania, to jeszcze ja pozwolę się do nich odnieść. Tak. Czy w tej chwili są jakieś pytania? Tak, kolega Andrzej Miszczak. Dziękuję Panie Przewodniczący. Może nie pytanie, ile wyjaśnienie. Rozmawialiśmy na tym podczas prac komisji i wtedy już sygnalizowałem, że wielu przy głosowaniu nad rozstrzygnięciami będę się wstrzymywał nie z tego powodu, że moje zdanie jest inne niż rozstrzygnięcie. Znaczy moje zdanie jest odrębne nie z tego względu, że nie zgadzam się z rozstrzygnięciami zaproponowanymi, a tylko dlatego, że uważam, że w niektórych fragmentach studium jest bardzo niefortunnie przygotowane. Obowiązujące studium jest w niektórych fragmentach niefortunnie zapisane w sposób nieprzystający do rzeczywistości i krzywdzący dla wnioskodawców. Niestety jest ono ważne i obowiązuje, i dlatego rozstrzygnięcia nie będą mogły być inne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Koledze, czy ktoś z radnych? Nie widzę. W związku z tym witamy koleżankę Bożenę Cieszyńską, która wróciła do nas, no, przybyła do nas. W związku z tym chwilę, myślę, że chwilę przerwy. Bożena, weź włącz komputer, zaloguj się spokojnie, a my zanim przejdziemy, tak, bo Bożena musi się zalogować i tam. Także ogłaszam chwilę przerwy, a w tym czasie w przerwie skorzystamy z okazji, żeby naszym paniom złożyć życzenia i wręczyć kwiaty. No. Chciałbym przy tej okazji tutaj złożyć najserdeczniejsze życzenia naszym koleżankom radnym, pani Anecie, pani Skarbnik, z okazji Dnia Kobiet. Wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, zadowolenia w domu i wszystkiego co najlepsze. A korzystając z tego, że jesteśmy na wizji, także chciałbym wszystkim paniom z naszej gminy, naszym paniom, które znają naszą gminę, nam sprzyjają i wszystkim kobietom, które nas słyszą, wszystkiego złożyć najserdeczniejsze życzenia. Myślę, że pan wójt też się przyłączy. No tak, ja też chciałbym, tak jak pan przewodniczący, złożyć wszystkim paniom najlepsze życzenia, aby nie tylko ten dzisiejszy dzień, ale wszystkie kolejne dni w tym nadchodzącym roku były dla nich radosne, szczęśliwe. I żeby były zawsze w centrum uwagi. Życzę Wam dużo zdrowia, realizacji swoich planów, tych zawodowych, tych osobistych. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
Panie wójcie, czy jeszcze chwilę trzeba przerwy? Czy już jest? Dobrze. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że już w obradach w tej chwili uczestniczy 14 radnych. Taka uwaga techniczna. Pan Przemek już miał przygotowane głosowanie nad uwagą numer 1. W związku z tym poprosiłbym koleżankę Bożenę, reszta będzie głosować elektronicznie, a koleżankę Bożenę poproszę o podniesienie ręki. Następne uchwały już będą w pełnym składzie, bo koleżanka Bożena jest zalogowana, ale tego już po prostu jak gdyby nie można już wprowadzić, tej zmiany nie można już wprowadzić. W związku z tym przechodzimy do załącznika numer 6 do niniejszej uchwały. To jest do głosowania nad poszczególnymi uwagami. Pierwsza uwaga dotyczy działki ewidencyjnej o numerze 40/1 i 40/2. Dotyczy to terenu 2UT i 14ZR. W związku z tym uwaga ta była przedmiotem komisji, rozpatrywana przez Komisję Budżetową i Komisję Oświaty. Czy do tej uwagi są jakieś pytania i uwagi? Część tej uwagi została uwzględniona, w związku z tym głosujemy nad częścią nieuwzględnioną. W związku z tym, kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi w części nieuwzględnionej? Kto jest przeciw? Aha, głosujemy elektronicznie. Przepraszam, myślałem tradycyjnie, głosujemy elektronicznie. Koleżanka Bożena jest za uwzględnieniem uwagi, czy przeciw? To proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Koleżanka Bożena Cieszyńska jest przeciw uwzględnieniem tej uwagi w części nieuwzględnionej. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona większością głosów, przy 10 głosów przeciw. Jedenaście głosów przeciw, bo również koleżanka Bożena była. Jedna osoba była za uwzględnieniem uwagi i dwie osoby się wstrzymały. Przechodzimy do uwagi, która jest literalnie zapisana pod dwójką. Dotyczy działek 133, 134, 137, 146. I to jest karta terenu 4MNU 23ZR. Czy koledzy radni mają jakieś pytania do tej uwagi? Kolega Andrzej Miszczak. Dziękuję panie przewodniczący. W obowiązującym nadal planie zagospodarowania te działki były w części przeznaczone pod zabudowę zagrodową, w części pod zabudowę rolną. Natomiast w projekcie nowego planu przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pod zabudowę rekreacyjną. Wnioskodawcy wnosili o pozostawienie zabudowy zagrodowej. Natomiast ze studium rzeczywiście wynika, że to są tereny zabudowy mieszkaniowej i o dziwo tereny zabudowy rekreacyjnej. Dziękuję bardzo. Tak, w związku z tym komisje, również uwaga była rozpatrywana przez Komisję Oświaty i Komisję Budżetową, w związku z tym nie widzę pytań, przechodzimy do głosowania. Koleżanka Bożena jest za uwzględnieniem uwagi, przeciw?
Proszę podnieść rękę, żeby... O, dziękuję bardzo. A, to już jest 13. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona większością głosów. Przeciw uwzględnieniu uwagi było 8 osób, 5 osób, przepraszam, 9 osób z koleżanką Bożeną, wstrzymało się 5. Przechodzimy do następnej uwagi. Uwaga ta dotyczy działki 10/64 w karcie terenu, to jest 7R, tereny rolnicze. Czy do uwagi są jakieś pytania? Tak. Kolega Andrzej Miszczak. Dziękuję panie przewodniczący. Może nie tyle pytanie, co wyjaśnienie. Analizując tę uwagę, stwierdziłem, że w systemie nie ma numeru działki 10/64. Prawdopodobnie na czas procedowania nad planem ten numer istniał, natomiast później nastąpił wtórny podział i została wydzielona część działki z tej działki macierzystej 10/64 i ta działka ewidencyjnie nie istnieje. Inna informacja odnośnie tej uwagi. Wnioskodawca prosi o wyznaczenie terenu siedliska zabudowy zagrodowej. Zgodnie z zapisami planu ani projektant, ani rada nie narzuca miejsca położenia nowej zabudowy zagrodowej, pozostawiając to woli i potrzebom wnioskodawcy, o ile spełniony jest warunek, że dana osoba ma na terenie naszej gminy nieruchomości, które są opisane w zapisach planu, czyli co najmniej 10 hektarów odpowiednich gruntów na terenie naszej gminy. Dziękuję. No przepraszam. Dziękuję bardzo koledze Andrzejowi za wyjaśnienie. W związku z tym, jeżeli nie będzie pytań, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona większością głosów. Przeciw głosowało 11 radnych, 3 radnych się wstrzymało. Przechodzimy do następnej uwagi. Pod numerem 4 zostały złożone 4 uwagi. W związku z tym każdą uwagę będziemy numeratywnie pod literką głosować oddzielnie. Pierwsza uwaga. Uwaga dotyczy działek 41/52. Przepraszam bardzo. Dotyczy to kart terenu 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 6 MNU, 4KDW, 5KDW, 14KDW, 3KDD, 7 MN i 11ZNR. Uwaga, również była rozpatrywana przez komisje opiniujące, to jest Komisję Oświaty i Komisję Budżetu. Komisja Rolna nie miała kworum do opiniowania uwag. W związku z tym, czy są jakieś pytania do kolega Andrzej Miszczak? Może nie tyle pytanie, co wyjaśnienie, bo o ile przy uwadze zapisanej pod liczbą 4 w podpunkcie 1, 2 i 4 są wskazane konkretne oczekiwania, żądania, to w przypadku podpunktu 3 z treści nie wynika, żeby było jakieś oczekiwanie, jest tylko opis sytuacji, czyli między Bogiem a prawdą ta uwaga jest bezprzedmiotowa, bo nie zabiera w sobie żadnego oczekiwania.
Dziękuję bardzo. Tym niemniej i tak będziemy musieli ją przegłosować. W związku z tym głosujemy nad uwagą numer 1, która została, głosujemy nad tą częścią tej uwagi, która została nieuwzględniona w projekcie planu. W związku z tym głosujemy. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga numer 1, literalnie zapisana pod numerem 4, została nieuwzględniona. Przeciw uwzględnieniu uwagi głosowało 11 radnych, 3 radnych się wstrzymało. Przechodzimy do uwagi numer 2, która też w części została uwzględniona, w części nie. W związku z tym głosujemy nad częścią uwagi, która została nieuwzględniona w projekcie planu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona większością głosów. Przeciw uwzględnieniu głosowało 10 radnych, 4 radnych się wstrzymało. Przechodzimy do uwagi numer 3. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona większością głosów. Przeciw głosowało 12 radnych, wstrzymało się 2. Przechodzimy do uwagi numer 4. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona większością głosów. Przeciw uwzględnieniu głosowało 9 radnych, 5 radnych się wstrzymało. Tutaj kolega zastępca zwrócił mi uwagę, że literalnie 4, uwaga numer 1, 2, 3 nie zostały zapisane 4, 1, 4, 2, 4, 3, tylko 4A, 4B, 4C i 4D. Tak z Przemysławem ustaliłem, w związku z tym te literki odnoszą się do konkretnej uwagi, która jest zapisana literalnie pod numerem 4. Przechodzimy do uwagi numer 5. Uwaga numer 5 dotyczy zmiany przeznaczenia terenu z 12 ZR, dotyczy działki 12 ZR na 12 MN. Jest to działka 167. W karcie terenu to jest karta terenu 20 ZR, tereny zabudowy rekreacyjnej. Uwaga, również była
rozpatrywana przez komisję. W związku z tym była przedmiotem prac Komisji Opiniującej, to jest Komisji Oświaty i Komisji Budżetu. Tak jak powiedziałem, Komisja Rolna nie opiniowała w związku z tym, że nie posiadała kworum. Czy są jakieś pytania do uwagi? Kolega Andrzej Miszczak. Wyjaśnienie. Dziękuję panie przewodniczący. Wnioskodawca wnosi o to, ażeby na obszarze, który w planie jest zapisany jako 3 MNU wprowadzić zabudowę zagrodową, ponieważ jest rolnikiem i rzeczywiście prowadzi działalność rolniczą, natomiast nie ma wystarczającej... Nie, to jest wcześniej. To przepraszam, to jest odniosę się do następnej. Rzeczywiście, przepraszam. Tak jest, to jest ten. Czy nie ma pytań, w związku z tym przechodzimy do głosowania nad uwagą numer 5. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona większością głosów. Za uwzględnieniem 1 osoba głosowała, przeciw 10, wstrzymało się 3. Przechodzimy do uwagi numer 6. Dotyczy to działki 15/2, karta terenu 3 MNU oraz 9R, 10R i 5ZL. Czy tu... Proszę kolegę Andrzeja Miszczaka. Dziękuję panie przewodniczący. Tak jak wcześniej pospiesznie, zbyt pospiesznie odniosłem się do uwagi, to teraz dokładnie chodzi mi o wyjaśnienie. Wnioskodawca zwraca się o stworzenie w tym miejscu zabudowy zagrodowej, ponieważ nie ma wystarczającej liczby hektarów po to, ażeby móc założyć siedlisko, prawda? Niestety z ubolewaniem stwierdzam, że w tym studium, w tym aktualnie obowiązującym studium nie ma takiej możliwości, ażeby w tym miejscu to siedlisko utworzyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie ma, że w związku, jeżeli ich nie będzie, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Przeciw głosowało 8 radnych, wstrzymało się 6. Przechodzimy do następnej uwagi, uwagi numer 7. Dotyczy to działki 274/4, karta terenu 6R, 9ZNR, 14ZL i 4RM. Jeszcze jakieś pytania, uwagi do tej? Jeśli nie ma, to przechodzimy do głosowania nad tą uwagą. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Za głosował nikt, nie głosował, przeciw głosował 10 radnych, wstrzymało się 4. Przechodzimy do następnej uwagi, uwagi numer 8. Dotyczy to działki 213/21/9, karta terenu 14ZL, 12ZR i 6R. Czy są jakieś pytania do uwagi? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do głosowania.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga zostanie uwzględniona większością głosów. 9 głosowało przeciw, 5 osób się wstrzymało. Głosujemy uwagę numer 8. Dotyczy to działki 274 przez 2 i 274 przez 3. Karta terenu 12ZR i 1KDD. Czy jakieś pytania do uwagi? Nie ma. Jeśli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Tak, numer 9, tak. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga zostanie uwzględniona większością głosów. Przeciw głosowało 8 radnych. 6 radnych się wstrzymało. Przechodzimy do uwagi numer 10, która literalnie jest rozbita na 3 uwagi. To jest 1, 2, 3. Będziemy głosować nad uwagami w sposób 10 A, B, C. W związku z tym, czy dotyczy to działki 10 przez 1 i 10 przez 3. Karta terenu 1 UT. Czy do uwagi są jakieś pytania, uwagi? Nie ma. Przechodzimy do uwagi numer 10.1, w zapisie będzie 10A. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga nie została nieuwzględniona. Przeciw uwzględnieniu uwagi głosowało 9 radnych, 5 radnych się wstrzymało. Przechodzimy do następnej uwagi. To będzie 10.2 w zapisie 10B. Kto? O, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga zostanie uwzględniona. Przeciw uwzględnieniu uwagi głosowało 10 radnych, 4 radnych się wstrzymało. Przechodzimy do następnej uwagi. To jest 10.3 w zapisie 10C. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga zostanie uwzględniona. Przeciw uwzględnieniu głosowało 10 radnych, 4 radnych się wstrzymało. Przechodzimy do uwagi numer 11. Nie ma tutaj opisane. Aha, bo to jest przeciw drodze. W związku z tym nie ma tu numeratywnie wymienionych działek i kart terenu, w związku z tym kolega Andrzej Miszczak chciał zabrać głos. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Ta droga fizycznie istnieje od zawsze, tylko nie była ewidentnie wydzielona. Wniesienie jej do planu, to jest droga 16 KDW, po prostu reguluje stan faktyczny istniejący, żeby nie powiedzieć od stuleci. Wszyscy z niej korzystają. Teraz będzie formalnie wydzielona, będzie miała swoją nazwę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Jeżeli nie ma, to przejdziemy do głosowania.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Przeciw uwzględnieniu uwagi głosowało 10 radnych, 4 radnych się wstrzymało. Przechodzimy na następnej uwagi. Ta uwaga też, ona jest, no, tam droga jest, tak, w związku z tym. Czy są jeszcze jakieś, no, kolega Andrzej Miszczak. Wyjaśnienie. Wnioskodawca prosi o to, wnosi o to, ażeby wyznaczyć w planie zagospodarowania drogę. Ta uwaga jest bezprzedmiotowa, ponieważ projekt planu przewiduje wprost uwzględnia drogę, która nosi nazwę 4KD. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania albo uwagi? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została odrzucona większością głosów. Przeciw uwzględnieniu uwagi głosowało 12 radnych, 2 radnych się wstrzymało. Teraz przechodzimy do głosowania nad uwagami, które zostały w późniejszym terminie złożone. To jest uwaga numer 13. Zmiana przeznaczenia terenu z 12 ZR na 12 MN. Teren od drogi do centrum wsi dotyczy działki 167. 20 ZR, tereny zabudowy rekreacyjnej. Jest to uwaga jakby powtórzona pod numerem 5. W związku z tym, czy są jakieś jeszcze do tego pytania? Nie widzę. To przejdziemy. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została odrzucona większością głosów. Za uwzględnieniem głosowała jedna osoba głosowała przeciw 11, wstrzymało się 2 radnych. Przechodzimy do następnej uwagi. Ta uwaga też również była już jakby analogiczna, została powtórzona. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego? Myślę, że wyjaśnienie było. W związku z tym, że nie widzę pytań, przejdziemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona większością głosów. Przeciw uwzględnieniu głosowało 12 radnych, wstrzymało się 2. Przechodzimy do uwagi numer 15, która również jest rozbita na 2 uwagi. Dotyczy to działek 68 przez 1, 75 przez 2 i 72 przez 1. Karta terenu MNU, 1 MNU, 2 ZL i 12 KDW. Czy do uwagi są jakieś pytania? Kolega Andrzej Miszczak. Dziękuję, panie przewodniczący. Wyjaśnienia. Wnioskodawca podał błędnie numer jednej z działek. Natomiast rzeczywiście chodzi o ten teren w tym miejscu, gdzie te numery są właściwe, czyli pobliże 68 na 1 i 75 na 2. I co jeszcze? Wnioskodawca wnosi o przeznaczenie całości działki pod zabudowę mieszkaniową, argumentując, że ta działka, chociaż tam jest las, ale nie ma drzew. No niestety, klasa użytek las nie pozwala, ażeby na tej części móc przeznaczyć działkę pod zabudowę mieszkaniową. Było to możliwe i to się stało tylko dla tej części, która nie jest leśną, a jest rolą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy wszystko zgadza, że o tym, czy ten las tam jest, czy nie, decyduje ewidencja, nie stan faktyczny. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi do tego? Jeżeli nie ma, to przejdziemy nad głosowaniem nad uwagą numer 1. W zapisie będzie 15A.
to jest. Aha, dobra. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona większością głosów. Przeciw głosowało 11 radnych, 3 radnych się wstrzymało. Przechodzimy do głosowania nad uwagą numer 2. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Przeciw uwzględnieniu głosowało 11 radnych, 3 radnych się wstrzymało. Przechodzimy do następnej uwagi numer 16. Dotyczy to działki 41/52. Karta terenu 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL. 6 MNU, 4 KDW, 5 KDW, 14 KDW, 3 KDD, 7 MN i 11 ZNR. Czy do kolega Andrzej Miszczak? Dziękuję panie przewodniczący. Wyjaśnienie. Przedmiotowy obszar, nad przedmiotowym obszarem procedowaliśmy przy okazji uwagi numer 4 i tam były te 4 podpunkty. Wnioskodawca podtrzymuje pewne zakres uwag z poprzedniego, z tego punktu 4, prawda? Dokładnie. Które to w części zostały uwzględnione, w części nie zostały uwzględnione. Także przedmiotem rozstrzygnięcia Rady będzie uwzględnienie nieuwzględnionej części. Tak, tylko ewentualne. Znaczy, no uwaga jest tutaj akurat jest w całości nieuwzględniona, bo dokładnie tak. No. Dziękuję bardzo, że nie ma pytań. To przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została nieuwzględniona większością głosów. Przeciw uwzględnieniu głosowało 9 radnych, wstrzymało się 5. Przechodzimy do ostatniej uwagi, to jest 17. Jakieś tutaj nazwisko znane, ale nie będziemy mogli tutaj. 41/52. Uwaga ta w części została uwzględniona, w związku z tym będziemy głosować nad częścią nieuwzględnioną. Kolega Andrzej Miszczak się zgłasza. Myślę, że nam przybliży ją lepiej. Dziękuję panie przewodniczący. Nawet z samej treści uwagi wynika, że wnioskodawca bo to jest jak gdyby powtórzenie wniosku wcześniejszego, że wnioskodawca zaznacza, że w znacznej mierze jego uwagi zostały uwzględnione, jednak z treści wniosku można odczytać, że ma jeszcze pełen niedosyt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pewien niedosyt. W związku z tym, że zostało nam to tak jasno przedłożone i nie widzę więcej pytań, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że
Przy 13 radnych przeciw uwzględnieniu głosowało 7 radnych, 5 radnych się wstrzymało. Aha, a to Piotr jest uwzględniony? Nie, to przepraszam, a to... Dobra. No mi się tutaj... Nie, musiałem 3 razy kliknąć po prostu, żeby mi się tam... Nie wiem. Myślę, że ta druga pozycja jest rzadziej używana i po prostu ten kłopotek nie przyjmuje. Druga pozycja jest używana. Nie wiem, jak mam to rozumieć, panie przewodniczący. Chodziło o kolejność tutaj możliwości głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Nieuwzględniona. Przeciw głosowało 8 radnych, 5 radnych się wstrzymało. Przechodzimy. W związku z tym, że wyczerpaliśmy listę uwag nieuwzględnionych, przechodzimy do głosowania nad załącznikiem numer 6. Kto z Państwa... Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że przy 14 radnych za przyjęciem załącznika numer 6 głosowało 12 radnych, wstrzymało się 2. W związku z tym przechodzimy do rozpatrywania i głosowania nad całością uchwały dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna. Tak jak powiedziałem, projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję Oświaty. Komisja Rolna w związku z tym, że nie posiadała kworum, nie mogła się wypowiedzieć na zaopiniować projekt uchwały. Jeżeli nie będę widział pytań, to widzę, że nie ma pytań. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosujących. Następna uchwała dotyczy zmiany uchwały do numer 2/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 16 lutego 2020 roku. 26 lutego 2020 roku dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna. Uchwała ta była przedmiotem pracy komisji opiniujących, uzyskała pozytywną opinię, ale bym tutaj poprosił, żebym czasami troszeczkę czegoś nie pomylił, aby pan wójt krótko powiedział, na czym ta zmiana uchwały będzie polegała. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, tak jak rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, było tutaj wiele propozycji. Ostatecznie zmieniamy wysokość dotacji. Ona wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 8000 zł. W budżecie, który Państwo dzisiaj przyjęliście, jest zaplanowana kwota 160 tysięcy złotych, co oznacza, że w tym roku można byłoby wykonać 20 tego typu instalacji przydomowych oczyszczalni. Jak Państwo wiecie, w zeszłym roku, pomimo tego, że mieliśmy zagwarantowaną określoną kwotę, no nikt z tej kwoty nie skorzystał. Jednym z elementów, o których dyskutowaliśmy, było może to właśnie, że kwota udzielonej dotacji była zbyt niska, bo tam pamiętacie, 50% środków kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 6 tysięcy złotych. Więc to zmieniamy. Natomiast tutaj też została złożona uwaga przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji mówiąca, ona jest zawarta w paragrafie drugim, że
w zakresie udzielania pomocy de minimis, to dofinansowanie może być obowiązujące tylko do 30 czerwca 2024 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolega Krzysztof Ława. Ja mam tylko jedno pytanie. Jaki jest minimalny koszt oczyszczalni ścieków uznanej z certyfikatem? Teraz. Nie ma minimalnego kosztu. Chodzi o to, że kryteria, które są przedstawione w naszej uchwale, one determinują, jakiego rodzaju ta przydomowa oczyszczalnia musi spełniać kryteria i to determinuje koszty. Tylko przypomnę, chodzi nam o oczyszczalnie ścieków, które nie będą przepuszczać, że tak powiem, ścieków, tylko będą je oczyszczać. Dlatego też te zapisy, one zostały zresztą przygotowane na podstawie projektu, programu, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Najogólniej rzecz biorąc chodzi o to, żeby standard oczyszczania w danym rejonie był na przykład, jeżeli to jest w rejonie Wielkiego Klincza, był zgodny z tym standardem, którym podlega oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu. Jedno pytanie, czy obecnie na rynku istnieją takie oczyszczalnie ścieków, które spełniają te warunki, ile kosztują? Proszę Państwa, oczywiście, że istnieją, no, są różnego rodzaju oczyszczalnie. Natomiast jeszcze raz mówię, my przełożyliśmy do naszego programu te warunki, które są wymagane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i one dotyczą generalnie jakości oczyszczania i też jednej rzeczy, bo często były takie sytuacje, że ludzie kupili, zamontowali, potem się okazało, że miejsce, w którym oni chcą zamontować, no tam nie można. Dlaczego? Bo nie zrobiono badań geologicznych, więc te wszystkie wymogi, po pierwsze służące do identyfikacji miejsca, gdzie można, to jest jedna rzecz, gdzie warunki tego miejsca pozwalają na dodatkową filtrację, tak? No bo też chodzi o to, żeby była dodatkowa filtracja. I trzecia rzecz, żeby przydomowa oczyszczalnia spełniała określone kryteria. No, my zdajemy sobie sprawę z tego, że można kupić jakieś, powiedzmy, niewielkie oczyszczalnie w sensie rozwoju technologicznego, ale my takich oczyszczalni nie chcemy dofinansowywać. My chcemy dofinansować oczyszczalnie, które spełniają określone kryteria oczyszczania ścieków. Kolega Andrzej Miszczak. Tak, to jest zgoda. I druga kwestia, jak gdyby do powiedzenia, że ten projekt, ta uchwała i to dofinansowanie dedykowane są tym obszarom naszej gminy, gdzie dociągnięcie sieci kanalizacyjnej byłoby nierentowne, zbyt kosztowne, prawda? Czyli dziękuję. Nie, proszę Państwa, my wiemy, że na przykład oczyszczalni, przydomowych oczyszczalni nie można budować w ramach aglomeracji, tak? Tam, gdzie są aglomeracje wyznaczone, tam nie budujemy przydomowych oczyszczalni. Tam, gdzie mamy zaplanowane inwestycje pod tytułem budowa kanalizacji, tam też nie, tak? Bo czasami na przykład tak jak Kłobuczyno jest poza aglomeracją, z powodów nam wiadomych, no bo gdybyśmy włączyli do aglomeracji, nie spełniałoby kryterium dofinansowania. No, to jest jedna rzecz, ale też zepsułoby nam cały układ aglomeracji Wielkiego Klincza. Natomiast chodzi o to, że oczywiście w ramach miejscowości, gdzie jest planowana kanalizacja, no nie dopuszczamy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, no bo to jest nieracjonalne. Dziękuję. Ja bym jeszcze tylko do tego dodał, że tutaj po prostu ta zmiana jeszcze dlatego jest to zwiększenie, żeby zachęcić jednak mieszkańców, którzy żeby odeszli od tak zwanych szamb, czyli tych szczelnych zbiorników, w związku z tym, że koszt tego szamba jest też dość duży, a dodatkowym kosztem będzie później wywóz tego i powoduje to koszta. Myślę, że tutaj warto się, żeby mieszkańcy się nad tym zastanowili i pochylili, ponieważ no może będzie parę rzeczy, które będą wymagały załatwienia paru spraw, paru dokumentów, ale na pewno to, jeżeli dojdzie to do skutku, to ta oczyszczalnia będzie jak najbardziej certyfikowana i uznawana i myślę, że będzie służyć tym mieszkańcom długo. W związku z tym warto to wziąć pod uwagę, czy mieć coś dobrego na długie lata, czy po prostu nie wiadomo co.
O, tak bym powiedział krótko, nie? Myślę, że jest to wyczerpane. Czy jeszcze są jakieś pytania? Ten projekt uchwały również uzyskał pozytywne opinie komisji opiniujących. W związku z tym, że nie zobaczę pytań, przejdziemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosujących. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Dotyczy on zmiany uchwały nr 1/243/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 8 071 200 zł. Panie wójcie, tak tylko pro forma, bo ta uwaga często jest na naszych... Tak, no znaczy tutaj uwaga, wychodzimy naprzeciw uwadze Regionalnej Izby Obrachunkowej i wpisujemy w kolejnych latach, jaka kwota jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Macie Państwo w 2021, 2022, 2023 roku są wyraźnie wskazane kwoty, które są na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosujących. Następna uchwała dotyczy zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczej. Myślę, że tutaj też rozmawialiśmy o tym, tutaj kolega Marian Sejda i się wypowiadali na ten temat. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciał jeszcze na ten temat zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym uchwała również uzyskała pozytywne opinie komisji opiniujących. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosujących. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała ta dotyczy określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020-2021. Jak wiemy, ta uchwała jest dotyczy, musimy ją po prostu aktualizować w związku z tym, że ceny paliwa teraz znacznie wzrosły, w związku z tym jest, dlatego podejmujemy tą uchwałę. Zresztą w założeniu tej uchwały jest to, że będziemy ją po prostu aktualizować i dostosować do aktualnych cen paliwa na terenie gminy Kościerzyna. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Nie ma. W związku z tym, że ona również uzyskała pozytywną opinię komisji opiniujących, przejdziemy do głosowania.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosujących. Następna uchwała dotyczy niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego na rok 2022. Uchwała ta również była przedmiotem pracy komisji stałych. No tutaj radni wyrażali swoje opinie, czy jeszcze któryś z radnych teraz chce tam zabrać w tej sprawie głos. Nie widzę. W związku z tym, że również ta uchwała uzyskała pozytywne opinie komisji opiniujących, w związku z tym nie widzę pytań, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 13 radnych głosowało za, jeden radny się wstrzymał. Chciałbym tutaj tu przeprosić za mój błąd merytoryczny. No nie można widzieć pytania, można je usłyszeć. W związku z tym przepraszam za moją omyłkę słowną. W ramach rozluźnienia lekkiego, takie, żeby mogę sobie. Następna uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zadania dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej Mały Klincz-Kościerzyna. Myślę, że tutaj pan wójt krótko powie, jaki jest zamysł tego zabezpieczenia środków i tego przedsięwzięcia. Co tutaj, tak jak na komisjach, myślę, żeby mieszkańcy Małego Klincza i okolic korzystający z tego będą chcieli wiedzieć, co jest intencją tej uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, jak informowałem Państwa, jest wykonywany projekt modernizacji drogi 221 na odcinku Kościerzyna-Nowa Karczma. I tutaj wspólnie z panem wójtem gminy Nowa Karczma, z panem Andrzejem Polakiem, wychodzimy z taką inicjatywą do naszych rad. Rada Nowej Karczmy już podjęła taką uchwałę, aby zabezpieczyć środki, które będą środkami pomocowymi w formie dotacji dla samorządu województwa pomorskiego na realizację modernizacji drogi 221 na odcinku Mały Klincz, czyli od skrzyżowania w Małym Klinczu do miasta Kościerzyna, ale przebudowa tej drogi wojewódzkiej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, bo taka ścieżka jest w ramach tego projektu również zaplanowana. W przypadku Nowej Karczmy jest to trochę większa kwota, ale oni po prostu mają jakby dłuższy odcinek, oni planują na odcinku Bendomin, przepraszam. No oczywiście to zawsze jest trudna sytuacja, ale tutaj nie ukrywam, że chcemy jakby też pokazać zwrócić się do samorządu województwa pomorskiego, żeby no tą naszą inicjatywę, nie chcę powiedzieć, że potraktował poważnie, bo wszyscy traktujemy się poważnie, ale stan drogi wojewódzkiej na tym odcinku no jest wręcz no zły, to jest mało powiedziane, tak jak Państwo jeździcie tą drogą, tam jest praktycznie łata na łacie, a teraz dziura na dziurze. No ale mówię, projekt jest praktycznie kończony. Wiem, że samorząd województwa pomorskiego stara się pozyskać środki z funduszy unijnych na tą nową perspektywę. Natomiast jak będzie, zobaczymy. My też rozmawiałem na ten temat z panem dyrektorem Stachowiakiem, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, co się stanie, jeżeli tych środków z programu operacyjnego nie będzie. To mam nadzieję, że wtedy pójdziemy w system taki, jaki jest realizowany i
na drodze 214 od strony Stężycy do Kościerzyny i od strony Kościerzyny w kierunku Nowej Kiszewy, czyli Łaty, no i wybudowanie tego chodnika. Jaka będzie tutaj ostatecznie decyzja? No mówię, to nie jesteśmy inwestorem, natomiast na pewno będziemy starali się tego pilnować, starali się monitorować. Jeżeli tylko będę miał jakąś informację na ten temat, na pewno Wysoka Rada będzie tą informację miała możliwie jak to jest najszybciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj trzeba dodać, że faktycznie przepaść między drogami wojewódzkimi, które są na terenie naszej gminy, no jest, a tym odcinkiem jest bardzo duża, bo te z reguły te wszystkie odcinki, które są na dróg wojewódzkich, które są na naszym terenie naszej gminy, zostały wyremontowane i są w stanie bardzo dobrym lub dobrym, dobrze jest, tylko ten odcinek faktycznie jest odcinkiem fatalnym, strasznym, nie? W związku z tym, no jest to jak gdyby ostatni odcinek, on nie kończy się na skrzyżowaniu Mały Klincz, tylko kończy się na zieleninie troszeczkę dalej, ale myślę, że no trzeba tutaj się pochylić i myślę, że to też jest jedna z alternatywnych dróg dojazdu do Gdańska, w związku z tym jak najbardziej trzeba zabiegać o to, żeby samorząd województwa pomorskiego przeznaczył środki na ten odcinek, żeby po prostu ten odcinek stał się bezpieczniejszy, bo przechodzi też przez jedno z naszych miejscowości, to już niemało, Nowy Klincz i drugą Mały Klincz, w związku z tym jak najbardziej jest ważnym odcinkiem, bo jest nie tylko, nie przebiega przez tereny niezabudowane lub zabudowane, a wybudowanie takiej zmodernizowanej drogi na pewno w znacznym stopniu polepszy bezpieczeństwo i komfort jazdy na tej drodze. Tyle się wygadałem, a teraz kto z Państwa radnych ma jeszcze jakieś, czy ma jakieś pytanie? Jeśli nie ma, projekt uchwały również uzyskał pozytywną opinię komisji opiniujących, w związku z tym nie widzę radnych, którzy mają chęć zadania pytania, to przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że przy 14 radnych 14 głosowało za. W związku z tym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolega Krzysztof stwierdził mi, że może mają niektórzy radni chęć zadania pytania, tylko nie uzewnętrzniają tego. Także związku. Teraz jest K. Przechodzimy do uchwały dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościerzyna na rok 2021 rok. Uchwała ta również była przedmiotem komisji opiniujących i no tutaj no radni w różnych kwestiach się wypowiadali, mniej o psach, bardziej o kotach, które właściwie generalnie nie wiadomo, czy to jest bezdomny, czy domny, bo to jest ten kot w swojej mentalności. On zawsze się przemieszcza i nie wiadomo, gdzie się zatrzyma. Nie wiem, czy są jeszcze... No, ale się rozmnaża w związku z tym, no... No właśnie. Jest. Uchwała również uzyskała pozytywną opinię komisji opiniujących. Jeżeli nie zobaczę radnych, którzy chcą zabrać głos, to przejdziemy do głosowania. Dobrze, proszę, głosujemy. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosujących. Przechodzimy. Dzisiaj jest bardzo dużo tych uchwał, trzeba dużo przewijać.
mamy teraz bezdomne, teraz uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023, będących w posiadaniu Zakładu Porcelany Słotowej Lubiana S.A. z siedzibą w Lubianie. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? No ja mam, ulice są przedostatnie, P. Dobra. Tak jak pan wójt mówił, projekt uchwały został uzupełniony o załącznik. W związku z tym, czy są jeszcze jakieś pytania, to było kolega Krzysztof. Pytań wodociągowych. Mam pytanie, że odbył się przetarg kolejny o rozbudowie tej oczyszczalni. Jakie są jego rezultaty i z jakiego powodu? To znaczy, mówimy o przetargu, który odbył się jakiś czas temu i w wyniku którego nikt nie złożył żadnej oferty. No nie umiem odpowiedzieć, dlaczego nikt nie złożył żadnej oferty, bo nie mam na ten temat wiedzy, natomiast wiem, że pan prezes przygotowuje się do kolejnego przetargu. No cóż ja mogę tutaj powiedzieć, sytuacja na tym rynku jest taka, jaka jest. Największym problemem tej oczyszczalni jest to, że ona ma określoną technologię i to jest największy kłopot, tak? Jak widać, uczestniczenie w zmianach dotyczących przebudowy, rozbudowy, bo tak naprawdę to jest rozbudowa tej oczyszczalni w oparciu o tę technologię, no jest taka, jaka jest, czy na razie jest znikoma. Jestem tutaj radnym od kilkunastu lat, a widziałem prezesa tej spółki kilka razy w życiu tutaj na spotkaniu, dlatego wnioskuję, żeby pan prezes mógł być na kolejnej czy którejś radzie i wyjaśnić nam sytuację i co się dzieje w tej spółce i dlaczego tak trudno jest rozstrzygnąć ten przetarg, który teraz był piąty, teraz będzie szósty. Dobrze, rozumiem. Na pewno na najbliższą sesję zaprosimy pana prezesa Lewny. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosujących. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Uchwała ta dotyczy innego naszego rejonu, zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023. Dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna. Czy do projektu kolega Andrzej Miszczak? Dziękuję panie przewodniczący. Panie wójcie, do projektu uchwały mamy załączony taki tabelaryczny wykaz inwestycji wodno-kanalizacyjnych na ten czas, na okres trwania tej uchwały i pod pozycją w pozycji 17 dotyczącej Kobuczyna mamy zapis rozbudowa stacji uzdatniania wody za kwotę 1 300 000. Czy mógłbym prosić? Tak, to jest ostatnia stacja uzdatniania wody, jeżeli chodzi o kwestię modernizacji. Ta kwota po prostu wynika z naszych doświadczeń, jeżeli chodzi o pozostałe stacje, czyli tu pamiętacie, do tej pory zmodernizowaliśmy, właściwie wybudowaliśmy nowe w Wielkim Klinczu, w Łubianie i w Skorzewie i ta nam zostaje jakby do wykonania. Nawet myśleliśmy, żeby ją rozpocząć w tym roku,
ale jeszcze zobaczymy, no w zależności od tego, czy, bo tak właśnie planowałem, żeby w tym roku rozpocząć i w przyszłym roku skończyć. Natomiast no, na razie nie mamy na to środków własnych, a też nie chcielibyśmy tutaj nadmiernie się zadłużać. Zobaczymy w trakcie, tak jest umówione z panem dyrektorem Malinowskim, że w trakcie roku budżetowego będziemy bacznie analizować naszą sytuację budżetu i wtedy podejmować stosowne decyzje. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Uchwała również uzyskała pozytywną opinię komisji opiniującej. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosujących. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. To jest uchwała dotycząca określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2021. Następną uchwałą będzie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2021. Uchwały te zostały, tak jak wcześniej żeśmy rozmawiali, nie wiadomo, czy wszyscy zainteresowani w terminie zdążą, znaczy zdążą przesłać niezbędne dokumenty. Te dokumenty zostały przesłane, w związku z tym tak pan wójt autopoprawką wprowadził te uchwały. Nie wiem, czy tam jeszcze... Jeszcze jedno zdanie. Proszę Państwa, to jest szczególnie ta druga uchwała dotycząca wykazu kąpielisk jest bardzo ważną uchwałą, bo to jest jasny sygnał do naszych mieszkańców i turystów przebywających w naszym terenie, które miejsca to będą miejsca bezpieczne. Dlatego, że no niestety mamy do czynienia z sytuacją, że ludzie korzystają z różnych miejsc no niedozwolonych. My ponownie uzupełniliśmy tablice, tak, bo kiedyś one były, one też ulegają zniszczeniu. Uzupełniliśmy tablice w miejsc, które są przez nas monitorowane, gdzie nie wolno się kąpać. No już mamy takie pytania, dlaczego taka tablica, po co ta, no właśnie po to, żeby mieszkaniec miał, mieszkaniec, nie tylko mieszkaniec, ale turysta miał też świadomość, że to są miejsca niestrzeżone i tam się kąpie na swoją własną odpowiedzialność. Lepiej zatem, i o to apeluję, korzystać z tych miejsc, które są tu wyznaczone. Oczywiście niektóre miejsca to są miejsca prywatne, więc no kwestia w jaki sposób tam można z nich korzystać. Natomiast u nas na naszym terenie, tutaj pan dyrektor Daszkowski, tak jak co roku mamy dwa kąpieliska, tak, czyli kąpielisko w Dobrogoszczu i kąpielisko we Wdzydzach, tak, przy Centrum Usług Turystycznych. Dziękuję bardzo. Czy ja dobrze zrozumiałem? Tam, gdzie zostały postawione znaki zakaz kąpieli, to znaczy, że nie można zgodnie z prawem kąpać się, ale można kąpać się za własną odpowiedzialność lub za zgodą właściciela tego akwenu. Proszę Państwa, ja jeszcze raz mówię, no to jest tak, jak jest znak 40 km na godzinę, jak ktoś jedzie 60, no to jedzie, tak, no to on bierze na to na swoją odpowiedzialność. Tereny te nie są tereny monitorowane w takim znaczeniu, że nie ma tam kąpielisk w znaczeniu prawnym. Po to jest ta uchwała, po to są miejsca i instytucje, które zarządzają tymi kąpieliskami, żeby to były miejsca bezpieczne. Tam zazwyczaj są ratownicy, to są miejsca właściwie urządzone, przygotowane i dlatego raz jeszcze apeluję, żeby z nich korzystać. Natomiast nie apeluję o to, żeby korzystać z tych miejsc, które są niestrzeżone. Ja tylko powiedziałem, że jeżeli ktoś skorzysta, bo uzna to za stosowne, no to zrobi to na swoją własną odpowiedzialność. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to przechodzimy do głosowania.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Rozumiem, że te dwie uchwały były jakby ze sobą troszeczkę powiązane. Druga również wykaz kąpielisk położonych na terenie Kościerzyna również uzyskał pozytywną opinię komisji opiniujących. Więc jeżeli nie zobaczę chęci zadawania pytań, przechodzimy do głosowania. Ale to jest ulicą, a teraz jeszcze na dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy tutaj do tego. Myślę, że tutaj kolega Krzysztof ma troszeczkę racji, bo druga ulica jakby doszła w trakcie. W związku z... No. To jest nazwa tej ulicy, a nie, że ulica może mieć dwie nazwy, gdyby tak było. Odpowiednie dokumenty, tak jak tutaj wójt mówił na komisjach, wszystkie dokumenty niezbędne do tego, żeby te ulice uzyskały nazwy, wpłynęły. Tutaj kolega Marcin Żurek dopilnował tego, żeby po prostu wszystko, co niezbędne było, było dostarczone. Były też konsultacje społeczne troszeczkę w ograniczonym, bo nie ma zebrań, ale niezbędnym zostało to wszystko przeprowadzone. Jest zgoda właścicieli nieruchomości też na nadanie tych ulic jak najbardziej. Mieszkańcy zainteresowani, czyli mieszkający przy tej ulicy, też się wypowiedzieli na ten temat. W związku z tym, jeżeli nie zobaczę pytań, to z chęci zadawania pytań, to przejdziemy do głosowania. To wszystko, Andrzeju, powiedziałeś, także nic nie muszę dodawać. Dziękuję. Dziękuję tu, Marcin, tobie za to, że tam zorganizowałeś to jak należy. To ci chwała za to, bo teraz w tych dzisiejszych czasach nie jest to takie wcale łatwe. No nie zdążyłem niestety na posiedzenie przewodniczących, ale zdążyłem na komisję już i na sesję, także poszło gładko. Dziękuję ci bardzo, bo mieszkańcy też, którzy mieszkali, dzwonili też do mnie, bardzo są na tym, bardzo byli zainteresowani, żeby te ulice dostały nazwę, bo to się wiąże z różnymi utrudnieniami, a dla tych przedsiębiorców to są różne rzeczy, trzeba na tą nazwę dokumenty otrzymywać. Brak takiej nazwy powoduje to, że te dokumenty trzeba jeszcze raz tworzyć. No i tyle. Amen. Nie widzę chęci zadawania pytań, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że mamy dwie nowe ulice na terenie sołectwa Ubiana. Głosowało 14 radnych, wszyscy za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następna uchwała dotyczy ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich. Proszę, to wiem, że dużo tych uchwał jest, także teraz jest. Proszę o rozważność. Dodam tylko, że ta uchwała nie uzyskała pozytywnej opinii komisji opiniujących. W związku z tym nie wiem, czy są jakieś pytania do projektu uchwały. Na komisjach była dość szeroka dyskusja. Myślę, że temat został w stopniu znacznym wyczerpany. No i dokładnie. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W
związku z tym przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została odrzucona większością głosów przy 13 głosach przeciw, jednym głosie wstrzymującym się. Dziękuję Państwu radnym, że po prostu było tych troszeczkę tych uchwał było. Na tym wyczerpaliśmy punkt czwarty dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu piątego. To jest sprawozdania wójta z pracy urzędu w okresie międzysesyjnym. Proszę pana wójta. Panie przewodniczący, szanowna rado, sprawozdanie wójta z pracy urzędu w okresie międzysesyjnym na dzień 8 marca. Gmina Kościerzyna rozstrzygnęła dwie części przetargu na wyłonienie wykonawców poszczególnych instalacji odnawialnych źródeł energii. W pierwszej części dotyczącej montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach należących do gminy Kościerzyna wybrana została firma Sun Energy Solution, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W drugiej części dotyczącej montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy Kościerzyna uczestniczących w projekcie wybrana została firma Flexi Power Group, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkich mieszkańców uczestniczących w tym projekcie o tym poinformowaliśmy drogą listowną. W dniach 27 stycznia, 26 lutego trwał nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Kościerzyna. Organizacje pozarządowe i sołtysi zgłosili 19 osób zainteresowanych działaniem w Radzie Seniorów. W związku z tym, że ilość kandydatów przewyższa pulę dostępnych miejsc, zorganizowane zostanie spotkanie wszystkich kandydatów, którzy w głosowaniu tajnym wybiorą spośród siebie 15 osób. Rada Seniorów zostanie powołana do końca czerwca 2021 roku. Również wszystkich, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w Radzie Seniorów, o tym poinformowaliśmy. No na razie ze względów wiadomych nie zorganizujemy spotkania wyborczego. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna się poprawi, wówczas będziemy mogli takie spotkanie zorganizować. Gmina Kościerzyna w ramach partnerstwa biosfery Bory Tucholskie przystąpiła do projektu polegającego na opracowaniu strategii terytorialnej, która zostanie wykorzystana do pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój. W styczniu i w lutym w ramach projektu przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród mieszkańców gminy Kościerzyna oraz wśród uczniów szkół średnich. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem raportu diagnostycznego partnerstwa. Liderem grupy skupiającej samorządy powiatu kościerskiego oraz gminę Studzienice jest zastępca wójta Grzegorz Świtała. 10 lutego kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazała radnym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020. Przypomnę, że to jest program trzyletni. Od 1 lutego 2021 do 1 marca tego roku rolnicy składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego. W ustawowym terminie wnioski złożyło 400 osób. Trwają przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Powołane zostały gminne biura spisowe, które przeprowadziło aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego oraz rekrutację kandydatów na rachmistrzów spisowych. Spis powszechny rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa prawdopodobnie do końca września 2021 roku. Z uwagi na epidemię koronawirusa podstawową formą będzie forma samospisu internetowego. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Przypominamy naszym mieszkańcom, że udział w tym spisie jest obowiązkowy. Wójt gminy Kościerzyna podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku porozumienie dotyczące realizacji programu Czyste Powietrze. W zakresie wsparcia i obsługi wnioskodawców z terenu gminy Kościerzyna w procesie składania wniosków, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, to jest węzeł cieplny, pompa cieplna, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniające wymagania ekoprojektu.
Dofinansowanie można pozyskać również na termomodernizację budynków, zmianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji centralnego ogrzewania lub centralnego podgrzewania wody, wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, ocieplania przegród budowlanych oraz montażu odnawialnych źródeł energii. Pomocy merytorycznej udzielają nasi pracownicy z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Tu raz jeszcze przypominam, żeby uzyskać dofinansowanie na termomodernizację, trzeba mieć wymienione źródło ciepła na, nazwijmy to, ekologiczne, czyli to spełniającą piątą klasę pieców, czy ta na ekogroszek, czy na pelet. No już inne wymieniłem. Trwają roboty budowlane na oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu, polegające na montażu dodatkowych urządzeń technologicznych. Wartość prowadzonych robót to 750 tysięcy. Efektem realizacji całości inwestycji będzie możliwość przyjęcia utylizacji ścieków komunalnych z części skanalizowanej aglomeracji Wielkich Klincz z uwzględnieniem rozszerzenia jej granic o miejscowości Kłobuczyn, Opuc, Dąbrówka, Będominek i Zielenin. Jest to pierwszy etap realizacji głównego założenia, jakim jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu. W najbliższym czasie konieczna jest budowa nowych obiektów związanych z gospodarką osadową, to jest komory tlenowej, stabilizacji osadu i budowa zadaszonego magazynu osadu. Gospodarka osadowa i ścieki oczyszczone muszą spełniać wymogi prawne określone w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził w lutym dystrybucję kolejnej partii żywności dla osób potrzebujących, pozyskanej z programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Przekazywanie żywności odbywało się poprzez wzywanie do magazynu wybranych osób tak, aby nie stwarzać sytuacji do rozprzestrzeniania się wirusa. 27 lutego w hali sportowej w Wielkim Klinczu odbył się turniej w piłkę nożną halową roczników 2010-2011 oraz 2012-2013. Na zaproszenie Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki odpowiedziało łącznie 8 drużyn, w tym Santana Wielki Klincz, Ceramik Kubiana, AP Kościerzyna, UKS Przyjaźń oraz KS Skorzewo. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. W obu grupach bezkonkurencyjnie okazali się zawodnicy Santany Wielkiego Klincza, czyli gospodarze. Gratulujemy, ale oczywiście gratulujemy wszystkim, którzy wzięli w tym turnieju udział. Pandemia nie zatrzymała sportowców mieszkających na terenie gminy Kościerzyna. Nasi mieszkańcy podejmowali trud w takich dyscyplinach sportowych jak lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, piłka ręczna, siatkowa, pływanie w płetwach, ratownictwo wodne, trójbój siłowy, karate. Uznaniu zasług władze gminy zdecydowały o przyznaniu nagród dla wyróżniających się sportowców w ramach uchwały, którą Rada przyjęła. Nagrody zostały przyznane w kwotach od 400 do 2500 zł w zależności od rangi zawodów oraz zajętego miejsca. W tegorocznej edycji wpłynęło 40 wniosków, z czego 39 zostało zweryfikowanych pozytywnie. Największą grupę sportowców reprezentujących gminę Kościerzyna stanowią zawodnicy klubu UKS Olimpijczyk ze Skorzewa, który od wielu lat odnosi sukcesy na arenach krajowych oraz międzynarodowych. Wręczenie nagród planowane jest na dzień 10 marca w dwóch turach, tak żeby też zachować wszystkie względy związane z zabezpieczeniem się przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 21-22 obowiązujący od 1 czerwca tego roku do 31 maja można składać od 1 lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Empatia, przez bankowość elektroniczną oraz portal ZUS-u oraz od 1 kwietnia drogą tradycyjną w urzędzie lub za pomocą poczty. Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia 500+ jest złożenie wniosku do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, który może nie być tożsamy z miejscem zameldowania. Informujemy, że gmina Kościerzyna uzyskała w rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce 2019 wysokie 442 miejsce, sklasyfikowano 1547 gmin. Jest to jednocześnie 22 miejsce w województwie pomorskim na 81 gmin wiejskich i pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich powiatu kościerskiego. Dodać można, że kolejna gmina z powiatu uplasowała się na
802 miejscu. Warto też zauważyć, że w porównaniu do roku 2018 odnotowaliśmy znaczący wzrost z miejsca 571 na 442. Urząd Statystyczny w Gdańsku informuje, że na terenie gminy Kościerzyna wśród losowo wybranych mieszkańców będą realizowane badania ankietowe GUS-u. Informujemy, że Urząd Kościerzyna realizuje wsparcie w transporcie na szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 do punktów szczepień w Łubianie i w Kościerzynie. W wyjątkowych przypadkach transport może być realizowany nie dalej niż 20 km od granicy gminy. Z dowozu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio pierwszą grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami oraz mieszkańcy gminy Kościerzyna mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień. Na przykład osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do tego punktu. Osoby zainteresowane dowozem proszone są o telefoniczne zgłoszenia się do urzędu gminy najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem szczepienia. Proszę Państwa, tutaj jeszcze raz do naszych mieszkańców. My nie zapisujemy na szczepienia. My tylko dowozimy na te szczepienia, bo czasami mamy takie telefony, że ludzie chcą się do nas zapisać na szczepienia. Na szczepienia trzeba zapisać się do tych punktów, które są wyznaczone. A w naszej gminie jest to punkt w Łubianie i punkt w mieście Kościerzyna, to jest przychodnia Nowa na ulicy Piechowskiego. No i oczywiście można się wszędzie zapisać, tak? Natomiast my dowozimy naszych mieszkańców na terenie naszej gminy maksymalnie 20 km od naszego terenu. Proszę Państwa, przypominamy, że ze względu na epidemię koronawirusa wizyta w Urzędzie Gminy jest możliwa tylko po wcześniejszym umówieniu się, po wcześniejszej rezerwacji. Wizytę należy umawiać z urzędnikiem konkretnego wydziału. Liczymy tutaj na zrozumienie tej sytuacji. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Chcemy przystąpić do projektu budowy mieszkań wielorodzinnych na terenie działek, które należą do nas. To są działki zlokalizowane w Małym Klinczu, ale na tej części nowego osiedla. Jak ktoś nie wie, to powiem, jak tutaj dojeżdżamy do nowego osiedla, jest taka droga w prawo, niedawno zbudowana w zeszłym roku. To są tereny po prawej stronie. Oczywiście, żeby to zrobić, będzie przygotowana stosowna uchwała, bo tutaj Rada musi podjąć stosowne uchwały, z tym, że koszt gminy to jest tylko i wyłącznie aport wnoszony w postaci tej ziemi. Tam są dwie działki. Myślę, że jak już będę miał wszystkie materiały stosownie przygotowane, to wtedy się spotkamy, ja Państwu je przedstawię. Byliśmy ostatnio na spotkaniu właśnie na konwencie, który był tak dosyć szybko zwołany w gminie Nowa Karczma, gdzie był Pan Prezes instytucji państwowej, która ma realizować ten program. W większości będzie on dofinansowany, zrealizowany z funduszy państwowych. W tym celu zostanie powołana spółka. I ta spółka będzie zarządzać mieszkaniami. Spółka ma zarządzać minimalnie od 800 do 1000 mieszkaniami, więc to będzie na przykład jedna spółka, może dwie spółki na województwo pomorskie. Tak, proszę bardzo. Ziemia już dzisiaj jest pod zabudowę wielorodzinną, tak? Tak, ona jest w miejscowym planie. Tak, ja Państwu to prześlę. Tak, dokładnie, to jest dokładnie to. To jest dokładnie to. Także jak będziemy gotowi, podpiszemy taki list intencyjny. On jeszcze oczywiście do niczego nas nie zobowiązuje, natomiast on jest takim wstępem do realizacji tego zadania. Natomiast kolejnym elementem zadania będą podjęte uchwały przez Radę Gminy. Jak one tylko będą gotowe, tak jak powiedziałem, wtedy spotkamy się i przedstawię Państwu, jak to ma wyglądać. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi za to, że nam... W związku z tym zapytanie zamykam, kończymy punkt 5, sprawozdanie.
wójta z pracy urzędu w okresie międzysesyjnym i przechodzimy do zapytania i wolne wnioski. Składa się i Marcin Żurek i Piotr. Teraz nie wiedziałem, kto jest pierwszy. Obojętnie. No to Marcinie, ty jesteś, póki masz łącze, to masz dalej. I dalej. Panie wójcie, pytanie, na kiedy gmina planuje uruchomienie naszych środków sołeckich do wydatkowania? Pierwsze pytanie i drugie pytanie, czy wójt ma jakąś wiedzę, o ile ma się przesunąć remont tego odcinka Krajowej 20? Dziękuję. Odpowiadając na nie, słychać? Tak. Odpowiadając na pierwsze pytanie, tak jak Państwo pamiętacie, wnioski mają być składane do 12, ale tutaj Pani sekretarz mówiła, że rozmawiała z sołtysami, żeby no dwa razy nie chodzić, nie biegać do urzędu, to umówiliśmy się, że w przyszłym tygodniu, to jest ostateczny termin, jak będą przychodzić i składać sprawozdanie jakby z zebranych kwot, jeżeli chodzi o podatki, to również przyniosą wtedy te protokoły z zebrań. Proszę Państwa, po zebraniu tych protokołów my je zbierzemy, zobaczymy, jak sytuacja wygląda, podzielimy te środki, zobaczymy, jakie są ewentualnie dodatkowe rzeczy, bo te dodatkowe rzeczy trzeba będzie wycenić. Czy ja to szybko, postaramy się szybko zebrać, wycenić oczywiście tutaj zazwyczaj do zakładu komunalnego, no jeszcze też nie wiemy, czego ta wycena będzie dotyczyła. No i wtedy, bo oczywiście, żeby środki podzielić, no to potrzebna jest sesja, bo na razie mamy bardzo ogólnie zapisane, jak Państwo wiecie, 280 tysięcy, przepraszam, na, nazwijmy to, działania w sołectwach, plus 150 tysięcy złotych na tak zwane małe, 150, tak? Pani, tak mi się wydaje, że 150 tysięcy. Tak, 150. Także wtedy oczywiście się spotkamy, no i będziemy podejmować stosowne decyzje, tak żeby zaproponować na sesję wpisanie ich, no tak żeby w kwietniu, tak, nie wiem, stosunkowo szybko, nie wiem co to znaczy jeszcze, bo zobaczymy, na ile złożone będą te wnioski. Mam nadzieję, że to znowu nie będzie koncert życzeń, bo jak to będzie koncert życzeń, to znowu mamy ten sam problem, tak, że to wyceniamy po raz 30 to samo i nie wiemy co. Dlatego prosiłem, żeby naprawdę skupić się na tych najważniejszych elementach, na małych postulatach, tak, a nie no, jakby opisywać dużych inwestycji. No też można, tak, ale no to mówię, to wtedy tylko nam trochę utrudnia jakby podjęcie decyzji. Także odpowiadając tutaj na pytanie kolegi Marcina, wydaje mi się, że gdzieś, no nie wiem, na początku kwietnia, co to znaczy, ale no tak chcielibyśmy, żeby w kwietniu te środki były uruchomione, żebyście mogli już je wydatkować. Natomiast co do realizacji tego odcinka, nie mamy na ten temat wiedzy, no nas zapewniano, że termin jest niezagrożony. Termin realizacji, czyli jak pamiętam, chyba do końca maja to miało być. Tak, ale gdzieś w mediach się pokazało, że z powodu trudnych warunków pogodowych termin jest zagrożony. Teraz pytanie, czy to jakaś dziennikarska plotka, czy gmina coś wie na tym? Panie Marcinie, nie, nas nie informowano, natomiast no okej, okay, spróbujemy się coś dowiedzieć. Jak będę coś wiedział, to dam znać. Dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Kolega Piotr? Ja miał pytanie, ile jest kandydatów do Rady Seniorów z Wielkiego Klincza? Ojej, chyba dwoje, ale nie mam przed sobą tej listy. A pani sekretarz, proszę Państwa, ale to chodzi o to, że do nas, no inaczej, jest 15 kandydatów, tak? Jest dzisiaj 19 i teraz ci kandydaci z siebie wybiorą 15. Ja nie wiem, jak oni będą. Mówiliśmy o tym, żeby tak się dogadywać, żeby, no, bo pamiętacie, kto miał? Sołtys i organizacje pozarządowe. No teraz, jeżeli sołtys złożył jedną organizację pozarządową, my nie możemy zabronić złożyć, tak? Bo przecież mogło być tak, że na przykład... Nie, pani Danko, ale to nie, no tylko, że my nie mamy na to wpływu. No my nie mamy na to wpływu, bo mogło być tak na przykład, że byłoby złożone 13. Jest 19. Najlepiej, gdyby było 15. Jak byłoby 15, to by nie było wyborów, tak? Ale jest 19, więc
teraz tych 19 członków, przynajmniej członków, kandydatów do Rady Seniorów, on się spotka, dostanie listę i z tej listy każdy będzie mógł zakreślić maksymalnie 15 członków. Komisję skrutacyjną powoła wójt z naszych pracowników na tym spotkaniu. Ta komisja przygotuje te materiały, szybko policzy i te 15 osób z tych 19, które uzyskają największą liczbę głosów. Natomiast zgadzam się, bo tam jeszcze też na przykład z Łubiany jest też chyba dwoje czy troje, już nie. Ja musiałbym, czy jest pani, jeżeli chcecie wiedzieć, to możemy poprosić panią. Z Łubiany chciało złożyć troje, nie wiem ile złożyły. Pani skarbnik? Pani sekretarz? Aha, okej. Okay. Do 30. A tu mamy. Rada Seniorów. Wielki Klincz 2 osoby. Z Łubiany 3 osoby. Z Wąglikowic 2 osoby. Czyli to jest 7, przepraszam. Czyli 12 osób jest z pojedynczych miejscowości. Znaczy, inaczej. Po jednym kandydacie z miejscowości. A z trzech miejscowości. Z Wielkiego Klincza 2 osoby. Z Łubiany 3 osoby. I z Wąglikowic 2 osoby. Proszę Państwa, ja o tym, Pani Danko, ale proszę Państwa, w Radzie nie ma 36 miejsc, bo wtedy można było przyjąć, że każde sołectwo reprezentuje, tylko wiecie, Rada, która ma 36 osób, no umówmy się, ta Rada nie będzie działać, bo to jest za duża liczba, dlatego przyjęliśmy wzorem, nie, proszę Państwa, nie. Dzisiaj te 19 osób, które, ja myślę, że to są też osoby, one się przecież poznają. My też powiemy, kto skąd jest. Można. No, ale proszę Państwa, przecież, proszę Państwa, a jak to zapisać? Że co mieliśmy, no bo wtedy trzeba było zapisać, że w naszej uchwale, że na pewno muszą być z Wielkiego Klincza, z Łubianu, czy tego się nie da tak zapisać. No my liczymy na to, że ci ludzie podejmą racjonalną decyzję, tak? No ja też mam taką nadzieję, to jest Rada Seniorów, oni mają działać na rzecz swojego środowiska. Ja chciałem nawiązać do piątkowego posiedzenia komisji. Jedną rzecz, panie wójcie, przyszedł dzisiaj do nas mail z podziałem środków, ale tam są jeszcze kwoty wpisane z wcześniejszego podziału, czyli bez tego zwiększenia o te 5000. Proszę Państwa, ja powiem tylko jedno, bo pokazywałem pani Dance, mogę to pokazać, wysłanych... Ale dzisiaj wysłałem o 9:10. No w tym PDF-ie, pani... co dostaliśmy, jest kwota Przemek stara. Wysyłał coś. Proszę? Przemek nam wysyłał. Nie, proszę Państwa, nie. Ja dzisiaj do pani Danki, dzisiaj o godzinie 9:10 wysłałem poprawiony, on jest tu przede mną, więc pani Danko, jak nie, to jeszcze raz go wyślę. I w tym poprawionym ja mogę przeczytać jeszcze raz. Jaka jest propozycja? UKS Wodniacy 17 tysięcy, Ceramik Łubiana 50, Santana, KS Santana 75, KS Skorzewo 44, KS Kościerzyna 24, Corner 17, Stolem Babington 8 tysięcy, przepraszam, mówię 17 tysięcy oczywiście, tak? UKS Olimpijczyk 27 tysięcy. Daje to nam kwotę 262 tysiące, mamy do dyspozycji w budżecie 265. Ja nie wiem, pani Danko, a to ja tu jeszcze raz wyślemy, może tu jest... Tak, ale państwo macie z dnia, z piątku. Ale Wójt nam wysłał w piątek, a Przemek nam wysłał dzisiaj jeszcze raz to samo. To była propozycja na komisję.
A ja o 9.07 nie... Ale to oznacza, że jest jakiś problem z pocztą, tak? Bo ja o 9.00, ja dzisiaj można zobaczyć, 9.10 wysyłałem do pani Danki Szczepańskiej, do państwa nie wysyłałem, więc to musi... Proszę państwa, raz jeszcze mówię, prześlę tak jak się umawialiśmy, tak? Znaczy przesłałem, jeżeli jest jakiś problem z dotarciem, to nawet wydrukuję, żeby tego nie wysyłać i przekażę to pani w formie drukowanej. Ja potwierdzam, wójt na swoim monitorze ma tak jak chcecie. Słuchajcie, jeżeli, bo przyszła pani sekretarz w kwestii Rady Seniorów, bo pytania dotyczyły tego, z ilu miejscowości jest więcej niż jeden kandydat. Ja to przedstawiłem. Wielki Klincz, Łubiana i Wąglikowice. I pytanie drugie, czy jest taka możliwość, że na przykład z jakiejś miejscowości, z której są kandydaci, na przykład jest taka sytuacja, że się w ogóle nikogo nie wybierze? No, szanowni państwo, wybory do Rady Seniorów przebiegają zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kościerzyna, ze statutem, który państwo uchwaliliście w ubiegłym roku. Zgłosiło się 19 kandydatów, tak jak ja już tu przekazywałam, pan wójt to powiedział, z Wielkiego Klincza są 2 osoby, z Łubiany 3 osoby, 2 osoby z Wąglikowic, z pozostałych miejscowości, też nie wszystkich naszych sołectw. Są zgłoszone po jednej osobie, są różne miejscowości, Sernowy, Gostomie, Wielki Podleś, Mały Klincz, no musiałabym sobie przypomnieć dokładnie, Niedamowo też pani sołtys zgłosiła. Nie tylko sołtysi zgłaszali, zgłaszali również członkowie organizacji pozarządowych, bo takie dwie możliwości były. Zgłoszenia albo przez sołtysów, albo przez organizacje pozarządowe, na przykład koła emerytów i rencistów zgłaszały swoich kandydatów. Z uwagi na to, że jest więcej kandydatów niż miejsc, będzie przeprowadzone głosowanie tajne wśród wszystkich tych kandydatów, którzy spotkają się na spotkaniu zorganizowanym przez wójta gminy Kościerzyna. To musi odbyć się do końca czerwca. Natomiast kogo ci kandydaci wybiorą spośród siebie, te 15 osób, my tego nie wiemy niestety. Może się tak zdarzyć, że na przykład wszystkie osoby z Łubiany, czy wszystkie osoby z Wielkiego Klincza, czy wszystkie osoby z Wąglikowic zostaną wykreślone z tych kandydatur, tak? My nie mamy na to wpływu, to te osoby, które są kandydatami, będą wybierać w głosowaniu tajnym spośród siebie 15 osób. I tak to będzie wyglądać. Dziękuję. Nie, proszę państwa, zasada była taka, ale ja, proszę państwa, pamiętacie, pani Danka, byłem tutaj na spotkaniu z sołtysami, ich prosiłem, żeby może spotkać się i dogadać tego kandydata swojego z danej miejscowości, tak? Czy to z organizacją, jaką jest, nie wiem, emeryci i renciści, czy jakąkolwiek inną organizacją. Proszę państwa, dzisiaj też jest taka możliwość, że jak przeczytaliśmy, że są 2 osoby z Klincza, 3 osoby z Łubiany, 2 osoby z Wąglikowic, to ja mówię tylko jako hipotetycznie, tak? Że na przykład wycofa się jakiś kandydatów, ale ja, czy tak będzie, ja tego nie wiem, tak? Ja tego nie umiem powiedzieć. No tu nie mogliśmy ograniczać, bo trzeba byłoby to napisać nawet, myśmy tego nie zapisali, że może trzeba było albo później zapisać, tak, że w danej miejscowości, tylko wiecie, jak my mówimy, że mogą składać organizacje, no to takie ograniczenie jest no mało celowe, tak, no to wtedy, bo jeżeli sołtys może organizację, to zakładamy, że już od razu, że mogą być więcej jak jedna osoba z danej miejscowości. Dlatego znaczy, się nie dało zapisać inaczej. Przerabialiśmy to. Ale zobacz, złożyło kandydatury tylko 15 na 36 sołectw. Czyli nie ma zainteresowania we wszystkich sołectwach. Zaraz pani Kasia, no, pani Marcinie, ja o tym mówiłem, bo gdybyśmy założyli, że będzie 36 członków tej rady, no to wtedy można byłoby założyć, że z każdego sołectwa po jednej. Ale mówię, no wyobraźmy sobie radę, która ma 36 osób. No właśnie. Tak, panie wójcie, ale gdybyśmy założyli, że ma być 36, to by nabór trwał w nieskończoność, skoro i tak zainteresowanych było 12 plus 3, 15, tak? Z tego, co ja pamiętam, to z Łubiany jedną kandydaturę złożył pan sołtys i są dwie osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe, Otwarte Serca, z tego, co pamiętam, i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Podobna sytuacja jest w Wielkim Klinczu, gdzie też jest jedna osoba zgłoszona przez sołtysa, druga osoba przez
organizację pozarządową. Także różnie to bywa, różnie bywa. No, nie wszyscy sołtysi zgłosili swoje kandydatury. Są miejsca, gdzie tylko organizacje, na przykład w Kłobuczynie, tylko koło emerytów, rencistów, inwalidów zgłosiło swoją kandydaturę, a nie pan sołtys. No, różnie to jest, tak? Natomiast no, wydaje mi się, że trudno byłoby zapisać, żeby właśnie no, z każdej miejscowości była jedna osoba albo tylko jedna, no bo jak wtedy zdecydować, tak? Jest otwarty nabór. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie gminy Kościerzyna może zgłosić swoją kandydaturę, działająca na rzecz osób starszych, ale z reguły tak jest, że organizacje różnego rodzaju działają na rzecz osób starszych. Nawet można powiedzieć, że kluby sportowe działają na rzecz osób starszych, bo też sport seniorski obejmują swoją działalnością. Także trudno byłoby to ograniczyć. Ja wierzę w mądrość tych osób, które zostały kandydatami i w to, że one wybiorą spośród siebie te osoby, które faktycznie najbardziej aktywnie będą działać na rzecz środowiska seniorów w gminie Kościerzyna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Kasiu, to było przerabiane. Nie mogliśmy w formie uchwały ograniczyć jakby możliwości zgłaszania albo przez ten. To jest też rada, która będzie w formie ten, no czyli generalnie krótko będą musieli zacząć kampanię wyborczą, żeby po prostu do tej rady się dostać. Kolega Marian Sejda, proszę bardzo. Jeszcze raz dzień dobry. Ja takie mam pytanie co do Rady Seniorów, to znaczy wątpliwości żadnych nie mam, tylko z ciekawości, czy ze Skorzewa ktokolwiek zgłosił jakąkolwiek osobę, kandydata do Rady Seniorów? Do pani Katarzyny mam pytanie, do pani sekretarz. Pani Kasiu, czy ze Skorzewa jest zgłoszona osoba? Ze Skorzewa jest osoba zgłoszona przez Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów, to jest jedna osoba. Pani przewodnicząca tego koła, jeśli mogę powiedzieć. Tak, super, dziękuję bardzo. Mogę jeszcze zająć głos, jak już jestem przy na łączach. Chciałbym się odnieść do tych propozycji, przepraszam, już przyjętych przez Komisję Oświaty, związanych z dotacjami dla klubów sportowych. Ja mam taką prośbę wielką, wielką prośbę, aby te projekty nie wpływały do radnych w przeddzień czy w tym samym dniu. Od wójta do radnych, przynajmniej ja otrzymałem, tuż przed obradami komisji. Nie było czasu, żeby to się z tym dokładnie zapoznać. Druga sprawa, dla mnie bardzo taka ważna, no tutaj wójt dzisiaj zresztą w sprawozdaniu mówił o osiągnięciach klubu sportowego Olimpijczyk Skorzewo. No on tutaj wybiega daleko, to znaczy pod względem rezultatów uzyskiwanych, nie tylko w skali tutaj wojewódzkiej, krajowej, ale ogólnoświatowej już nawet. Ale chciałbym się dopytać, skąd wynika taka różnica w promowaniu KS Santana Wielki Klincz, gdzie przydział jest 75 tysięcy środków, a na przykład klub sportowy Skorzewo, który praktycznie prowadzi ten sam profil działalności. Wiem tylko, że będzie taki argument, że w Klinczu klub sportowy Santana na własny koszt kosi trawę i tak dalej, utrzymuje boisko, ale tutaj 44 tysiące, a 75 to jest taka rażąca dysproporcja. I trzecia rzecz, chciałbym się też odnieść to, co było przedmiotem komisji, a nie zostało praktycznie zakończone. Już od kilku lat na posiedzeniach komisji była mowa o tym, żeby dyrektor czy dyrektor Zakładu Kultury i Sportu lub ewentualnie wójt lub ci kierownicy poszczególnych drużyn klubów sportowych uzgodnili osobę odpowiedzialną za rozliczanie tych klubów, bo z tym zawsze jest problem. Bo tam jak słyszeliśmy, że nawet kluby wydają 500 litrów na paliwo dla kosiarki, to budzi trochę no, mocny śmiech, ale nie tylko, ale można to zrozumieć, bo to pewnie nie chodzi o kosiarkę, a o transport. No i tutaj uważam, że to warto byłoby jakąś osobę upoważnić. Kluby oczywiście, podejrzewam, byłyby obciążone tymi kosztami, osoby, która by prowadziła tą księgowość, co miałoby też wpływ na tempo rozliczeń tych klubów, ponieważ my zawsze na ostatni gwizdek, o czym mówił radny Maliszewski, na ostatni gwizdek przyjmujemy budżet dla tych klubów, kiedy tuż lada dzień odbywają się już rozgrywki. Zawsze była zapowiedź wójta, że będzie to czynić wcześniej. No, tutaj znowuż mamy praktycznie początek, pierwszą dekadę już marca, a dopiero się tym problemem zajmowaliśmy. Była mowa, że to ma nastąpić najpóźniej do połowy miesiąca lutego. Dziękuję bardzo.
To znaczy ja tylko no, powiem tak, po pierwsze państwo otrzymaliście w tej tabelce informacje na temat tego, jakie były, jaka była dotacja przyznana w 19, w 20, jakie były wnioski w 21 roku. Jak państwo zauważycie, nigdzie nie ma sytuacji takiej, że klub otrzymuje kwotę, o którą zawnioskował. No te kwoty są znacząco większe, bo wnioskowane kwoty to jest 390 tysięcy złotych, my mamy 265 tysięcy złotych. I teraz oczywiście jest jakiś tutaj układ historyczny wynikający z faktu, że niektóre kluby już od dłuższego czasu prowadziły bardziej znaczącą politykę w kwestii drużyn, tych, o których ja zawsze mówię, na których nam bardzo, najbardziej zależy, czyli drużyn dziecięcych i młodzieżowych tutaj na poziomie szkoły podstawowej. I patrząc, tak jak bo kolega Marian tutaj pytał, no bardzo prosto, w zeszłym roku Łubiana wnioskowała, przynajmniej to nie wiem, w tym roku wnioskowała o 92 tysiące, otrzymała 50, pozostało na tej samej kwocie. Santana wnioskował o 104, Santana, przepraszam, wnioskowała o 104 400, dostała 75 tysięcy. Skorzewo wnioskowało o 58 tysięcy, dostało 44 i w przypadku Skorzewa jest wzrost o 5 tysięcy, w przypadku innych klubów nie ma wzrostu. Kolejnym klubem, gdzie jest wzrost, to jest Corner, który miał 15 tysięcy w zeszłym roku, w tym roku 17 i to jest wzrost o 2 tysiące. Natomiast największy przyrost jest, jeśli chodzi o Olimpijczyk, ale trzeba powiedzieć, że Olimpijczyk przez dłuższy okres czasu otrzymywał kwotę w całości, w 100% tą, o którą wnioskował. Natomiast w tym roku zawnioskował 34 tysiące, otrzymuje 27 tysięcy w stosunku 21 tysięcy, które były w zeszłym roku. Ja też się zgadzam i dlatego moja propozycja, jak państwo widzicie, to jest największy przyrost kwoty dla klubu i kwoty, jeżeli chodzi o wartość pieniądza, ale też kwoty procentowej, bo też no, w ten sposób uważam, że powinno się docenić wyniki tego klubu Olimpijczyk, ale klub wnioskował o 34 tysiące złotych, a otrzymuje 27. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię osób do rozliczania, no ja nie bardzo, mówiliśmy o czymś chyba raczej innym, że bo nie może być sytuacji takiej, że my będziemy kluby rozliczać, my nie możemy klubów rozliczać, znaczy my rozliczamy to, co oni nam przedstawią, tak? Ale nie może być osoby na przykład, która będzie z ramienia urzędu gminy rozliczała kluby. My rozliczamy w takim znaczeniu, że sprawdzamy, czy wniosek, a potem sprawozdanie jest z sobą tożsame, tak? Czy te środki zostały wydane zgodnie z zapisanym wnioskiem. Natomiast jeżeli kluby by się dogadały i miały jakiegoś wspólnego, w cudzysłowie, wspólnego księgowego, tak? Który by dbał w sposób jednolity, no to już jest zupełnie inna kwestia, tak, bo każdy z klubów załóżmy zapłaci, nie wiem, po 200 zł, to są oczywiście no, dywagacje moje, tak, ale to już są ustalenia wewnątrzklubowe. No w tym roku nie odbyło się spotkanie z klubami, no z wiadomego powodu, normalnie odbywaliśmy, pamiętacie, było najpierw spotkanie z radnymi, potem spotkanie z klubami, no ale nie zrobimy tego spotkania, no bo nie możemy, to jest jedna rzecz, a nawet no nie możemy, tak, bo to przecież nie jest jakieś zawodowe nasze spotkanie, które musi się koniecznie odbyć. Panie Grzegorzu, czy pan coś chciał powiedzieć? Nie. Proszę bardzo, jeszcze pan Arek. Ja tylko kolega do tej ostatniej kwestii, którą pan by tutaj mówił o tym rozliczaniu, to co pytał pan Marian. No nie jest takie proste chyba zorganizowanie tego przez gminę, skoro stowarzyszenia działają zupełnie na innych zasadach rachunkowych, tak. Prowadzą tak zwaną pełną księgowość, którą prowadzą również spółki, a księgowość taka, księgowość, którą prowadzi urząd, no są to dwie zupełnie inne bajki. Wracając tutaj do tematu, no z piątkowego. Ja wtedy byłem na łączu, więc nie mogłem tam wszystkiego przepowiedzieć, ale no, z klubem sportowym Santana jest jak z żoną Cezara. Musi być poza wszelkimi podejrzeniami ze względu na to, że no, pan wójt mieszka w tej miejscowości, więc poprosiłem zarząd klubu
o przede wszystkim poszkadzanie mi tych nieszczęsnych faktur paliwa przez weekend, również remonty i inne rzeczy. I z tego, co mi się pierwsze nasuwa odnośnie tych paliw, to no, są dwie różne rzeczy. Wykazane paliwo w całkowitym rozliczeniu, a ile z tego paliwa poszło z dotacji, tak? Są to dwie różne wysokości, więc myślę, że w składu własnego może być tego paliwa dosyć sporo, tak? A i nie można go wliczać w to, że ono wchodziło w jakoś tutaj w wydatki budżetowe. Do czego tutaj jeszcze zmierzamy? No, klub zakupił, klub wycofał jako jedyny chyba w gminie, z tego co udało mi się dowiedzieć, zaoszczędził środki w związku z prowadzoną działalnością w okresie pandemii. I tutaj ja chciałbym właśnie wiedzieć, bo pan Marian pytał się, dlaczego jest taka duża dysproporcja. Ja bym chciał się dowiedzieć, kluby, które w jakim czasie kluby podpisały umowy o dotacje, czy dostały całe dotacje przewidziane na rok 2020, gdzie działalność prowadziły tylko praktycznie przez jedną rundę rozgrywkową, a były przewidziane te pieniądze na całe, na dwie rundy rozgrywkowe działalności, i jak te pieniądze zostały rozliczone. Ja chciałem powiedzieć, że Klub Sportowy Santana wycofał z wysokości 75 tysięcy dotacji kwotę 22 727,14 zł na zakup kosiarki i na remont pomieszczeń, które no po prostu, no tych baraków naszych nieszczęsnych. Te koszta nie były przewidziane w pierwotnym preliminarzu kosztów w tych 75 tysiącach. Nastąpiła oszczędność, nie było w pierwszym półroczu prowadzone przez 3 miesiące zajęć. Były oszczędności na trenerach, na opłatach związkowych. Dlaczego pieniądze zostały tam przesunięte? Stąd też moje pytanie, czy pozostałe kluby, które nie prowadziły przez 3-4 miesiące działalności, wykazały oszczędności i przesunęły je w inne rejony jakieś inwestycyjne? Czy też pieniądze zostały przejedzone na to, co było wpisane w preliminarzu, z tym, że wykorzystywane tylko przez pół roku? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja może odpowiem na to pytanie pana radnego Maliszewskiego. Faktycznie w ubiegłym roku zostało rozdysponowanych 244 tysiące złotych na 9 klubów. Z tych 9 klubów 8 klubów podpisało umowę, jeden nie przystąpił do umowy. Pierwsza umowa została podpisana 25 marca, to był chyba okres, kiedy rozpoczynała się pandemia. Kolejna umowa, i ta pierwsza umowa dotyczyła klubu Santany z Wielkiego Klincza, dobrze mówię? Tak, dokładnie. Kolejna umowa, która też została w marcu podpisana, dotyczyła LKS Ceramik, i te dwie umowy zostały aneksowane. Albo inaczej, zarządy tych klubów wystąpiły o aneks do wójta gminy Kościerzyna, aby w przypadku faktycznie Santany obniżyć dotację o 12 700 i też w innych paragrafach, w innych kategoriach kosztów poprzesuwać środki w związku, no tak to było uzasadnione, tak, tym, że rozpoczynało się dopiero użytkowanie boisk, czy wykorzystanie, czy tak naprawdę zajęcia sportowe rozpoczęły się gdzieś tam w okolicy czerwca, lipca 2020 roku. Klub sportowy Ceramik też wnioskował aneks, ale ten aneks dotyczył tylko i wyłącznie przemieszczenia między kategoriami kosztów pieniędzy. Inne umowy zostały podpisane, kolejne pod koniec maja. Ostatnia umowa z klubem UKS Stolem została podpisana 6 sierpnia. No i przyznać muszę, że przed każdą umową prosiliśmy zarządy klubów, żeby zaktualizowały swoje kosztorysy, ale no nie było to jednoznaczne z odstąpieniem od dotacji albo powiedzeniem, informacją, że klub nie chce dotacji, nie wiem, w wysokości 39 tysięcy czy 24, że faktycznie została ona w całości podzielona na może inne kategorie kosztów, typu, że zostały dodatkowo zakupione jakieś stroje, czy jakieś inne nakłady inwestycyjne zostały poniesione na kluby.
Powiem jeszcze, że z tych klubów wszystkich, które złożyły już do końca 2020 roku sprawozdania, tylko jeden klub oddał pieniądze, to jest klub UKS Stolem, oddał kwotę 500 zł, które stwierdził z dotacji, które nie mógł, no nie mógł wydatkować, czy stwierdził, że no nie był w stanie wydatkować, o tak. Teraz patrząc na sprawozdanie, które wpłynęły do nas, które w tej chwili jesteśmy już, można powiedzieć, przy końcu oceny tych sprawozdań, można niestety zauważyć, że kluby miały problem z wydatkowaniem środków. Ten problem to na przykład, podam takich kilka przykładów wydatkowania tych środków. To jest ta benzyna, o której mówimy, czy ten olej napędowy, który względem poprzednich lat w przypadku jednego z klubów no znacznie wzrósł i jest uzasadnione, że to wynajęty został traktor, czy użyczony traktor, czy jakieś tam przekopy. No, takie troszkę nie do końca jest to spójne wszystko. Już w ogóle, że to się działo wszystko na terenie boiska gminnego. Mamy jeden klub, który na przykład kupując wodę, kupował ją nie ze sklepu, tylko z restauracji, tak? Kupując wodę dla pracowników, tylko dla zawodników, kupował ją za kwotę 800 zł z restauracji, dlatego twierdzę, że on jest na fakturze VAT jest 8% podatek, więc to chyba było spożyte na miejscu. Inne kluby, no właśnie, tutaj może do pana Mariana, KS Skorzewo, no niestety to jest takie bardzo smutne, ale jest to kolejny rok, kiedy KS Skorzewo na przykład składa sprawozdanie na niewłaściwym wzorcu sprawozdania, tak, na niewłaściwym wzorze dokumentów i w takich pewnie innych instytucjach takie sprawozdanie zostałoby ze strony formalnej zupełnie odrzucone i nie procedowane dalej, tak. Inne kluby, no są też takie kluby, w których się wymieniły zarządy i dopiero teraz po raz pierwszy składają sprawozdania i no tutaj widać takie niedociągnięcia typu nieopisanie faktur czy niepotwierdzenie odbioru przez członków klubu czy przez dzieci właściwie uczestniczące na zajęcia sportowe, niepodpisanie przyjęcia jakiegoś tam stroju czy piłki przez trenera. Tak to wygląda. No, mam nadzieję, że skończymy jak najszybciej to rozliczanie tych klubów. Przepraszam bardzo za to przesunięcie, że może ono dopiero się dzieje też na koniec lutego, czy na przełomie lutego i marca. Natomiast patrząc na to, co się znowu dzieje w temacie pandemii, ograniczeń i zamykania różnego rodzaju obiektów, to chyba znowu będziemy jakoś wyciszać te działalności, tak? Dzieci w tej chwili, tylko dzieci chyba jest możliwe, że uprawiają sport i faktycznie o te dzieci nam pewnie najbardziej chodzi ze wszystkich, ale inne chyba zajęcia nie do końca się odbywają, więc tak może nie jest aż tak źle, że mamy to przesunięcie czasowe. Tak, dziękuję bardzo. Ja chciałem jeszcze dodać, bo tam był jeszcze jeden z, może nie zarzutów, tylko ze wskazań, że kluby nie pamiętają o promocji gminy, tak? Że na swoich materiałach nie pokazują tego. No ja chciałem wskazać, że akurat klub z Wielkiego Klincza pilnuje tego wręcz pedantycznie i jest gmina wskazywana wszędzie. Jest napis na za środki klubu zrobione na płocie, na obiekcie, tak, gdzie jest herb gminy i herb klubu. Jest wskazanie, że to jest boisko Klubu Sportowego Santana, to widać, to jest w głębi na tym płocie, ale też na przykład w zeszłym roku pozyskane zostały pieniądze na stroje sportowe z ministerstwa i od sponsorów i chciałem Państwu pokazać, że no nie jest to gołosłowne i ten herb gminy znajduje się również na materiałach, które ze środków gminy nie były finansowane. Tylko Panie Arku. Nie słychać. Tylko ja chcę powiedzieć, że ja nie pamiętam, żebyśmy teraz to podnosili, natomiast kiedyś o tym mówiliśmy rzeczywiście. No,
Ale też zwracamy na to uwagę, bo jakby mówimy o tym, że jeżeli są pieniądze publiczne, gminne, no to żeby ta gmina gdzieś tam też była jakaś informacja. Zresztą wiecie, zawsze w takich przypadkach, jak dostajemy jakąkolwiek dotację, chociażby na drogę, to muszą stać, nie wiem, informatory, że ta droga została wykonana ze środków publicznych, z programu operacyjnego na przykład jakiegoś tam, tak? Okej, dobra. Kolega Marian jeszcze się zgłaszał. O ile można, bo już troszeczkę obradujemy, a dzisiejsza teraz ta aktualna dyskusja to praktycznie przypomina posiedzenie Komisji Oświaty, która miała miejsce w piątek. Ja tylko chciałbym jeszcze raz może tutaj uściślić sprawę, o której Państwo mówili, o czym mówił wójt Świtała, radny Maliszewski. Sprawa tych rozliczeń i tutaj kiedyś na tych spotkaniach, o których też wójt Piechowski wspomniał, kolega Piechowski wspomniał, ci przedstawiciele klubu właśnie byli za takim powołaniem koordynatora. Ja nie mówię o formach księgowości, że są różne. Nie mówię o to, że urząd ma to zrobić, ale urząd powinien, czyli Zakład Kultury i Sportu, pomóc tym właśnie prowadzącym kluby sportowe na terenie gminy Kościerzyna, umożliwić im znalezienie takiej osoby, która byłaby odpowiedzialna z ich oczywiście przyzwoleniem za rozliczanie tych klubów. I to by może byłoby obopólnie korzystne i dla gminy, i dla tych klubów, bo co roku mamy ten sam problem, prawda? Tutaj, co tutaj wójt Świtała właśnie mówi o tym rozliczaniu chociażby z Korzewa, prawda? Może by to ułatwiło tą całą procedurę, a przede wszystkim wpłynęłoby na szybsze nie tylko rozliczanie, ale też dotowanie. Także no, będę tutaj troszeczkę taki może nudny, ale będę się przy takim w zasadzie apelu do tych kierowników czy prowadzących te kluby zwracał, żeby jednak taka osoba była, która by miała taki wgląd, no a przede wszystkim doświadczenie w tym rozliczaniu i prowadzeniu. Przede wszystkim tej księgowości. Dziękuję. Ja myślę, Marianie, że najlepszym będzie to, co ja zaproponowałem wczoraj. Powiedziałem, że klub, który się najlepiej i najszybciej rozliczy, dostanie dostanie po prostu za to nagrodę. Ja myślę, że to będzie najlepsza motywacja do tego, żeby przyspieszyć ich rozliczanie, bo to jest, myślę, że to, no bo inaczej, bo słuchaj, to co jak ty mówisz, żeby znaleźć osobę, no to księgowości jest dużo. Kiedyś przerabialiśmy GKS, którzy po prostu, to wszyscy prezesi stwierdzili, że to nie jest w ich interesie i to było przerabiane o tym, co ty mówisz i po prostu sami od tego odeszli. A znalezienie osoby, no to słuchaj, no to no przecież nie będzie wójt im wskazywał. A myślę, że taka bonifikata za to, żeby przyspieszyć ich to rozliczanie i było to dobre, to myślę, że ta nagroda za to dla tych, którzy się najlepiej rozliczają, jest ten. Jeszcze zanim przejdziemy, bo jeszcze kolega Robert chciał. Zgadzam się, tylko sekunda. Tak, dziękuję Andrzej, uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie. Słuchajcie, tylko chodzi o to poszukanie firmy, biura rachunkowego czy osoby, tak? My się z tym borykamy już od lat, szukając i ceny, jakie padają tutaj na naszym rynku, nie chcą się biura rachunkowe tym zajmować. A jeżeli już któreś podejmuje temat, to pada cena zaporowa 500 zł za miesiąc netto, tak? Nam się udało znaleźć jedną pewną starszą panią, która nam to przez parę lat robiła, ale ona już też z tego zrezygnowała. No teraz całe szczęście udało nam się znaleźć na miejscu w Wielkim Klinczu Księgowego, który wziął jedną i ten nasz klub, ale już niczego innego nie chce przyjąć i robi to za jakieś rozsądne pieniądze, tak? Ale normalnie to są takie kwoty, że 5-6 tysięcy rocznie to pewnie klubowi nie starczyło na pokrycie oczekiwań biur rachunkowych. Z tym, że ja tu jeszcze jedną rzecz muszę jasno powiedzieć Państwu, no też nie możemy pamiętać, nie możemy mieszać funkcji, które pełni gmina. Gmina, która kontroluje funkcjonowanie, czyli inaczej, najpierw jest rada gminy, która uchwala zasady w uchwale dotyczące dotacji dla klubów sportowych. Gmina je przyznaje, znaczy Urząd Gminy je przyznaje po akceptacji, po opinii stosownej komisji, czyli i potem gmina sprawdza, więc jak gmina sprawdza, to nie może, to jest w ogóle niedopuszczalne, żeby gmina dała tam jeszcze swojego człowieka, który był, no to jeszcze od nas, który co, z jednej strony wykonuje to, a potem nadzoruje i jeszcze sprawdza. No nie, takiej możliwości nie ma. Ja tylko mówiłem, że jeszcze raz to powiem, jeżeli kluby
Zresztą tu kolega Arek Maniszewski też przed chwilą o tym powiedział, dogadałyby się tak i znalazłyby kogoś, kto chciałby się zająć i by w sposób jednolity, no to jest decyzja klubów, tak, one mogą to zrobić. Natomiast no niestety my i nasi pracownicy w to nie bardzo mogą wchodzić. Ale tutaj kolega Robert Dera chciał jeszcze zapytać. Ja natomiast chciałbym poprosić tutaj koleżanki. Może tak, ja bym chciał poprosić koleżanki i kolegów radnych i pana wójta, w związku z tym, że pozostały jeszcze wolne środki jakby z tego z dofinansowania, o przesunięcie ich dla właśnie klubu Kornem. Natomiast czym to uzasadnić? Klub Kornem od roku dopiero można powiedzieć, że się reaktywował. I jest tam duże zainteresowanie, jeżeli chodzi właśnie o sport. Powstały dwie sekcje piłkarskie, gdzie jest 27 dzieci na te zajęcia uczęszcza oraz jedna sekcja fitness, gdzie średnio 15 osób uczestniczy w tych zajęciach. Natomiast ten klub ma bardzo duże braki jeszcze rzeczowe, nie ma nawadniania żadnego na stadionie i dlatego no, jak najbardziej są potrzebne finanse i chciałbym prosić o przychylenie się do takiego wniosku. Dziękuję. Tam prezes tego klubu prowadzi dwie sekcje piłkarskie i dodatkowo jest jedna sekcja fitness, która jest prowadzona, trener jest, no, robi to charytatywnie, ale no, ma to duże tam jakby zainteresowanie wśród mieszkańców, taki rozwój sportowy. Dobrze, no rozumiem, fitness to chodzą panie, tak? Panie i młodzież z Kornego. Kolego radny, jak dla mnie forma fitnessu, bo też ją jakiś czas temu miałam na sali wiejskiej, to jak my żeśmy się organizowali, to po prostu załatwiona była pani, która była trenerem naszym, a my żeśmy po prostu naszych pieniążków sami płacili. I nigdy jeszcze nie słyszałam, żeby przy klubach sportowych, jeszcze przy piłce nożnej, finansować fitness dla pań czy panów. Ale czy to przeszkadza w czymś, żeby w ten sposób też promować sport, bo jest to forma sportu. Tam, jak już powiedziałem, trener, czyli ten trener fitness robi to też nieodpłatnie i część sprzętu, znaczy część, większość sprzętu, który oni tam dotychczas zakupili, to z własnych środków właśnie. Nie, ja akurat, no to jest, mówię, to jest moje zdanie. To jak my mamy zaczynać fitness też traktować jako, no nie wiem, jako klub, czy nie wiem jak to nazwać, no to powołajmy tu więcej tych fitnessów, to ja też założę w Niedamowie i będziemy tu też wnioskować do gminy o dotacje. No ja nie widzę przeciwwskazań akurat. A ja mam takie pytanie, a w klub Corner, bo nie pamiętam tego, ile ma sekcji dziecięcych? Dwie sekcje. Dzieci w 2008-2015 rocznik. Mhm. I drużyna gra w B klasie czy w A? Znaczy się oni się reaktywowali dopiero w zeszłym roku, bo tam przecież trzeba było podnieść ten klub z ziemi. Powiem. Mhm. No tak, bo jak spojrzymy, to klub Corner, ja tylko zaraz, ja już czytałem, to oni wnioskowali o 15 tysięcy, dostali 17, czyli 2 tysiące więcej, a wnioskowali, przepraszam, o 30. W zeszłym roku było 15 tysięcy. No dobrze, proszę Państwa, no to ja mam taką propozycję, bo tutaj jest propozycja teraz kolegi radnego, że rozumiem, że jakby z tej kwoty 3 tysięcy złotych, ta, która została,
podmiotu mi chodziło, żeby... przeznaczyć na jakąś część do Kornego, więc ja rozumiem, że to dzisiaj pewno nie podejmiemy decyzji, więc tutaj prośba do wszystkich kolegów radnych, my możemy jeszcze dzisiaj to przesłać, panie Przemku, tak? Taką informację, że prosimy o państwa opinię dotyczącą. A, no proszę bardzo, proszę, bo ja myślałem, że dzisiaj nie chcecie o tym rozmawiać. Słyszałem bardzo dobre zdanie odnośnie działalności tego i jestem za. Tym bardziej, że powstał z podziału. O ile można, panie przewodniczący, ja proponuję, aby ten problem pozostawić na posiedzenie najbliższej Komisji Oświaty. Dzięki. Dobra, to jak będziemy ustalać termin Komisji Oświaty, to w tych punktach dotyczących szkół, to na przykład ostatnim punktem może być jeszcze dodatkowo kwota tych podziałów, tak? Czy nie bardzo? Świetnie. Tylko że kwestia jest, chodzi o to tutaj, żeby po prostu rozszerzyć, ale tutaj pan dyrektor. Ja bym stanął też w obronie Kornera Korno. My mówimy o 3 000 zł, nie o 30 000. Nie są to jakieś wielkie pieniądze. A trzeba nadmienić to, że oprócz tego, że opiekują się budynkiem, który jest w Kornym, z którego korzysta też szkoła, gdzie odbywa się lekcje WF-u się odbywają. I klub jako klub i zarząd opiekuje się tym obiektem, żeby te dzieciaki miały godne warunki do ćwiczenia. I prawda jest taka, no ale jako klub oni stworzyli naprawdę fajne warunki tym dzieciakom. Ja niedawno tam byłem, widziałem, współpraca jakby z zarządem Kornera Corner od tego czasu jak powstał, naprawdę jest dobra. Nie rzucają się na żadne póki co, podnoszą się dzieciaki, zachęcają najpierw do grania, a nie, że od razu robią koszty, czy nie zgłaszają się do rozgrywek, tylko próbują to reaktywować. Więc wydaje mi się, że te 3 000 zł, jeżeli byśmy mogli im pomóc, to ja jestem jak najbardziej za. Ale dać im to i tam nie dyskutować, szkoda czasu. No to... Czas jest droższy niż te pieniądze. No a czas jest droższy, tak, dobra, dzięki. Znaczy ja myślę, że no wrócił ten klub na mapę naszej tutaj gminy, tak, i no, skoro nam ta kwota tutaj została, dajmy im szansę, tak. Przekażmy im w tym roku te pieniądze, no przecież zobaczymy, jak to za rok będzie wyglądało i wtedy i tak przecież będzie nowe rozdanie. Żadnego innego większego klubu ta kwota i tak nie ratuje. A małemu pomoże. Dobrze, to słuchajcie, to większością tutaj głosów z Komisji Oświaty, tutaj są koledzy za, no to dobra, to dajmy to. Nie będziemy się tutaj dogadywać nie wiadomo jak długo. Tak, zwiększamy. 3 000 dzielić jeszcze na 5 klubów. No dobrze, w związku z tym, że Komisja Oświaty tak zaopiniowała, bo jest tu większość ten, to ja już nie będę się po prostu w ramach... Czy ktoś uważa inaczej? Jeżeli nie uważa inaczej, w związku z tym w ramach... Ten, dobra. Nie, bo chodzi o to, żeby to rozliczenie, że te pieniądze wróciły do klubów, żeby już po prostu tego nie zabierać. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania dzisiaj? Nie widzę. W związku z tym dziękuję państwu za udział w dzisiejszej sesji. Jeszcze raz wszystkiego dla naszych pań, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Na tym zamykam dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.